Szanowni Państwo, pozwólcie, że nim rozpoczniemy obrady, w sposób szczególny chciałbym przywitać obecnych tutaj na sali pana radnego Zbigniewa Lipiejko, po pierwsze. Po drugie, pana Sylwestra Nowokuńskiego, który jest również z nami, oraz pana Ryszarda Suberlaka, który jest z nami. Obecność tych panów nie jest przypadkowa, ale w tej sprawie oddaję głos burmistrzowi. Pan burmistrz powie, z jakiej okazji. Także proszę, panie burmistrzu. Dziękuję, panie przewodniczący. Spróbuję to przedstawić chronologicznie, na ile jest to możliwe, ale raczej jest. Sytuacja, która się wydarzała w ostatnim miesiącu, bo to dotyczy marca, tak naprawdę początków marca. Kilka zdarzeń w samym mieście, związanych z postawą heroiczną i pozytywną, też humanitarną, wszystkich trzech panów. Zacznę od pana Zbigniewa Lipiejko. Wystosowałem podziękowanie, myślę, że w swoim imieniu, ale w imieniu wszystkich państwa radnych, pana przewodniczącego, w imieniu własnym oraz mieszkańców Bartoszyc pragnę złożyć, panie Zbyszku, na pana ręce serdeczne podziękowania za postawę, jaką wykazał się pan podczas wypadku komunikacyjnego, który 7 marca bieżącego roku miał miejsce w Bartoszycach. Pańska szybka reakcja polegająca na udzieleniu poszkodowanemu pierwszej pomocy przedmedycznej pozwoliła uratować życie mieszkańcowi naszego miasta, co zgodnie potwierdziły jednostki ratownicze biorące udział w zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Niech pańska godna naśladowania postawa będzie wzorem dla innych. Życzę panu wszelkiej pomyślności zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Dziękuję panu serdecznie. Drodzy państwo, drodzy mieszkańcy, tak naprawdę już parę razy wyjaśniałem, że ja nie czuję się żadnym bohaterem w tej sytuacji. Były ze mną osoby trzecie, które też uczestniczyły w tej akcji. Zostałem wychowany w domu tak po prostu, żeby pomagać drugiemu człowiekowi. Nie mogłem inaczej postąpić. No, ta sytuacja doszła, widziałem, że kiedyś mnie dosięgnęła, sprawdziłem się i jestem jakby zadowolony, że udało mi się tam pomóc. Dziękuję bardzo. Szanowny pan Ryszard Suberlak. Odczytam te podziękowanie, zapraszam do mnie. W imieniu własnym oraz mieszkańców Bartoszyc składam na pana ręce serdeczne podziękowania za wsparcie udzielone Pogorzelcowi, który na początku marca tego roku, dokładnie pożar się rozpoczął, jak się nie mylę, 8, 9 marca o godzinie 1 w nocy rozdzwoniły się telefony od wówczas jeszcze wicekomendanta powiatowego Straży Pożarnej, a później poprzez tutaj przyjaciół dodzwoniliśmy się do pana, a pan w tym momencie te wsparcie udzielił w wyniku pożaru Pogorzelcowi, który stracił dach nad głową. Nieodpłatnie zdecydował się pan pomóc. Nieodpłatnie tak naprawdę ta osoba mogła spokojnie przemyśleć, zastanowić się i wynająć sobie następne lokum. Przez ten okres tak naprawdę wikt, opierunek, wszystko pan zapewniał tej osobie, za co serdecznie dziękuję. Pana działanie polegające na szybkiej i bezinteresownej pomocy w postaci zapewnienia noclegu poszkodowanej osobie zasługuje na ogromne słowo uznania. Dziękuję za ogromną wrażliwość i otwartość na potrzeby drugiego człowieka. Ofiarowana przez pana pomoc jest dowodem serdeczności oraz solidarności międzyludzkiej. Życzę panu wszelkiej pomyślności zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. I serdecznie, bardzo serdecznie dziękuję, bo tak jak tutaj ratowanie życia, ale tak naprawdę ratowanie życia psychicznego, bo można powiedzieć, że ten człowiek był psychicznie załamany, jest też bardzo ważną rzeczą i za co bardzo serdecznie panu dziękujemy. Okay. Dziękujemy serdecznie. W tym samym okresie, bardzo bliskim, bo tu odczytam, szanowny pan Sylwester Nowokuński, też zapraszam do siebie.
12 marca miało miejsce na terenie Liceum Ogólnokształcącego imienia Stefana Żeromskiego zasłabnięcie ucznia i okazuje się bardzo solidne zasłabnięcie ucznia. I pańska szybka reakcja polegająca na udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej uczniowi tej szkoły pozwoliło na uratowanie jego życia, co zgodnie potwierdziły również jednostki ratownicze biorące udział w zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Niech pańska godna naśladowania postawa będzie wzorem dla innych. Panu też życzę wszystkiego, wszelkiej pomyślności, a z drugiej strony cieszę się, że szkolicie się, że chcecie, że nie boicie się jako nauczyciele podejść do ucznia, aby mu pomóc. To jest postawa godna naśladowania i myślę, że każdy nauczyciel i życzę sobie, żeby każdy nauczyciel reagował tak szybko, jak pan w tym momencie zareagował, korzystając oczywiście z pomocy uczniów i proszę tych uczniów pozdrowić, tak, ode mnie, bo też ważne, że oni też nie spanikowali i razem z panem przystąpili do pomocy, wykorzystując sprzęt, który był dostępny w okolicach. Cieszę się, że też był przydatny. Za chwilę na sesji na temat tych sprzętów będziemy rozmawiać, zwłaszcza jednego. Docelowo pewnie więcej w tym mieście powstanie, z czego też bardzo bym się cieszył. Ale serdecznie panie Sylwestrze, panu dziękuję za tą postawę, za te podejście życiowe i życzę każdemu, żeby bez strachu podchodził do pomocy, do ratowania życia, tak jak i pan, tak jak i Zbigniew Lipiejko, dla tych osób, które tego potrzebują. Dziękuję panu serdecznie. Dzień dobry państwu. Zarówno dzisiaj, jak 12 marca wolałbym nie mieć układu nerwowego, ale niestety mam. Nie przypuszczałem, że w wieku 50 lat przyjdzie mi zdawać najważniejszy egzamin w życiu, tak? Na szczęście go zdałem i mam nadzieję, że zdawać już więcej go nie będę musiał. Jeśli chodzi o Michała, to Michał dzisiaj w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie prawdopodobnie będzie miał zabieg, także trzymajmy wszyscy za niego kciuki. W zasadzie to tyle. Dziękuję bardzo. Jeszcze nie będę otwierał jeszcze sesji, bo jeszcze mamy taką tutaj miłą uroczystość. Pan burmistrz przygotował takie trwałe pamiątki dla państwa radnych w związku z upływającą kadencją. Dlatego teraz poprosimy pana burmistrza, tym razem wręczymy te, jak wspomniałem, trwałe pamiątki. Nie ma pana Zerowicza, tylko jest. To prawda jest. Pani Adamczyk. Szanowna pani Joanna Adamczyk, to wszystkie wpisy będą bardzo podobne. Radna Rady Miasta Bartoszyce 8 kadencji 2018-2024. Dziękujemy za pełną zaangażowania, współpracę na rzecz naszego miasta i wysiłek włożony w jego rozwój. Życzymy dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym. Zapraszamy serdecznie. Taką pamiątkę można mieć. Poza potwierdzeniem formalnym również taka. Ja dziękuję serdecznie za pracę. Będzie łatwiej. Staniemy przed mównicę. Pana Tadeusza Zarewicza nie ma, przekażemy mu. Czyli proszę, pan przewodniczący. Ale poza wszystkich pozdrowić, prosił, że wszystkich pozdrowić i podziękować. Czyli również dla was, pana Tadeusza. To może jeszcze chwileczkę, panie burmistrzu, rzeczywiście pan radny prosił, żeby dzwonił ze szpitalu, był w szpitalu, także prosił, żeby wszystkich pozdrowić serdecznie. Niech nam go odebrać. Szanowna pani Grażyna Baranowska, zapraszam serdecznie. Szanowna pani Anna Jolanta Binienda. Następna kadencja. Dziękuję serdecznie. Szanowny pan Witold Marian Darski. Jeszcze bierzmowany mam. Dziękuję. Szanowna pani Krystyna Duda. Jędryczka.
Szanowna Pani Urszula Kaczmarek. Szanowna Pani Ewa Małgorzata Kapusto. Szanowny Pan Karol Kapuściński. Szanowny Pan Marek Lidziński. Szanowny Pan Zbigniew Kwiego. Szanowny Pan Marek Łach. Szanowna Pani Wioletta Joanna Machniewska. Szanowna Pani Ewa Beata Pisarska. Takie piękne długie. Szanowny Pan Jarosław Roman Puszko. Szanowny Pan Ryszard Sarzyński. Szanowna Pani Elżbieta Zabłocka. Nie zapomniałem. Teraz pójdziemy tak jak po potki może staniemy. Szanowna Pani Katarzyna Izabela Basak, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Bartoszycy. Szanowny Pan Janusz Pasek, wiceprzewodniczący Rady Miasta Bartoszycy. Tak jest, Pani Katarzyna pisała ze mną. Szanowny Pan Stanisław Wincenty Dubicki, przewodniczący Rady Miasta Bartoszycy. Kłaniam się Państwu bardzo serdecznie. Dziękuję za te 5,5 roku pracy i współpracy. Dziękuję. Dobrze, po tym miłym akcencie otwieram 80. sesję Rady Miasta Bartoszyce. Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność obrad, gdyż na stan 21 radnych na sali jest obecnych 20 radnych. Pan radny Tadeusz Azarewicz z przyczyn zdrowotnych nie mógł się uczestniczyć w sesji, usprawiedliwił swoją nieobecność. Proszę Państwa o potwierdzenie tego w systemie. Porządek obrad Panie i Panowie Radni otrzymali. Czy są uwagi do porządku obrad? Nie ma. Przystępujemy wobec tego do realizacji porządku obrad. Przyjęcie protokołu z obrad 79. sesji Rady Miasta.
Zgodnie z paragrafem 14 ust. 5 punkt 2 Statutu Miasta wymieniony protokół był do wglądu w Biurze Rady oraz w dniu dzisiejszym ten protokół był wyłożony przy liście obecności. Czy są uwagi do tegoż protokołu? Jeśli nie ma, stwierdzam, że wyżej wymieniony protokół Rada Miasta przyjęła bez odczytywania. Punkt 4 porządku obrad. Informacja burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym. Proszę bardzo, głos ma pan burmistrz Piotr Petrykowski. Dziękuję, panie przewodniczący. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, pracownicy, drodzy mieszkańcy. Informacja z działalności burmistrza miasta Bartoszyce w okresie międzysesyjnym, to jest od 29 lutego 2024 roku do 27 marca 2024 roku. Wydział inwestycyjny. Pracownicy wydziału prowadzą nadzór nad następującymi inwestycjami. Przebudowa placu bohaterów Westerplatte i Parku Miejskiego w Bartoszycach, przebudowa ulicy Andersa, przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Sportowej, przebudowa ulicy Polnej, przebudowa ulicy Ogrodowej, budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ulicy Kęczyńskiej. Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego. Ogłoszono przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ulicy Warszawskiej 14/3. Przeznaczono do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziałów w nieruchomościach lokalowych położonych w budynku przy ulicy nad Łyną 15. Rozpoczęto przyjmowanie wniosków na sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców w budynku mieszkalnym położonym przy ulicy Bema 51. Wydział techniczno-komunalny. Przeprowadzono kontrolę placu zabaw oraz OSA przy ulicy Nowowiejskiego. Zakres kontroli obejmował sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania oraz estetyki. Oba obiekty przeszły kontrolę pozytywnie. 29 lutego bieżącego roku podpisano umowę użyczenia z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na zarządzanie 5 przystankami komunikacyjnymi i ich przebudowę na tzw. zielone przystanki zgodnie z projektem Zielono-Niebieskie Bartoszyce. Złożono wniosek do Starostwa Powiatowego na wycinkę drzew na ulicy Gdańskiej przy Szkole Podstawowej nr 7. Ustawiono dodatkowe kosze uliczne na odpady przy ulicy Armii Krajowej Słowackiego oraz w okolicach hali sportowej, też przy nowym placu zabaw, dzisiaj z tego co wiem są ustawiane. Przeprowadzono 4 kontrole 11 obudów na odpady komunalne. Z 18 na 19 marca miało miejsce dewastacja wiaty przystanku komunikacyjnego przy ulicy Bema koło Netto. Szkodę zgłoszono na policję i do ubezpieczyciela. Koszty naprawy poprzednich zniszczeń 3 wiat przystankowych przy ulicy Bohaterów Warszawy wyniosły około 7 tysięcy zł. Niestety dewastacje w mieście też istnieją nadal. Jedna z osób sama się zgłosiła, że zniszczyła przystanek, więc taka dobra informacja. Zieleń miejska. Sumienie chwyciło. Zagospodarowano pasy zieleni wokół ronda wojewódzkiego przy ulicy Gdańskiej. Nasadzone zostały świerki gniazdowe, cisy oraz trawy ozdobne. Utworzono skwer Polskiego Czerwonego Krzyża przy skrzyżowaniu dróg Traugutta-Paderewskiego, na którym nasadzone zostały krzewuszki, świerki gniazdowe, cisy, liliowce oraz kocimiętki. Zagospodarowano trójkąty wokół ronda Solidarności, to jest nasadzono nowe rośliny wieloletnie, kocimiętki oraz liliowce. Opielono rondo 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej oraz rondo Świętego Brunona, gdzie nasadzono liliowce. Zakupiono nowe donice ażurowe na ronda wojewódzkie. Donice obsadzono bratkami oraz prymulkami. Usytuowano na rondzie Świętego Brunona oraz przy okrężnym skrzyżowaniu dróg Paderewskiego, Poniatowskiego, Słowackiego. Uprzątnięto i wywieziono liście ze wzgórza zamkowego. Przygotowano teren pod nasadzenia róż w parku imienia Kazimierza Szpury. Róże zasadzone zostały dnia 27 marca. Uprzątnięto z terenów miejskich konary drzew wyniesione przez rzekę Łynę. Rozpoczęto zamiatanie ulic. Do dnia 22 marca uprzątnięto ulicę Bohaterów Warszawy, Rondo Solidarności, ulicę Kęczyńską, 11 listopada Chłopaczyków. Sprzątania nadal trwa. Ja już w tym momencie nie wskażę, w których miejscach, ale nadal trwa. I chciałbym od razu uprzedzić pytania. Wszelkie zakupy związane czy zagospodarowaniem rond wojewódzkich pokrywane jest przez właśnie Zarząd Dróg Wojewódzkich. Zgodnie z porozumieniem mamy na to przeznaczone 64 tysiące. Jest to wszystko w uzgodnieniu i taką kwotę w ciągu roku na obsługę tych rond, zakupy wszelakie wydajemy. Wydział Spraw Społecznych, Współpracy i Rozwoju. Przyjęto 11 wniosków o wydanie warmińsko-mazurskiej karty seniora oraz 27 wniosków o wydanie karty dużej rodziny. W marcu zorganizowano dwie wizyty mamobusu w ramach programu profilaktyki raka piersi.
Sporządzono sprawozdania oraz ankiety dotyczące pomocy społecznej organizacji pozarządowych ekonomii społecznej za rok 2023. Przygotowano monitoring realizacji strategii warmińsko-mazurskiej 2030. Zorganizowano kampanię Mały Procent, Duże Wsparcie promującej przekazywanie 1,5% organizacjom pożytku publicznego, chodzi o podatek. Wydział jest w trakcie przygotowania umów dotacyjnych oraz aktualizacji harmonogramów i kosztorysów w ramach rozstrzygnięcia konkursu dotacyjnego w zakresie upowszechniania sportu, kultury i oświaty oraz profilaktyki zdrowotnej. Wydział Kultury i Sportu. Pracownicy Wydziału zaangażowani byli w organizację obchodów Bartoszewskiego Tygodnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Główne uroczystości organizowane wspólnie z 20. Bartoszewską Brygadą Zmechanizowaną odbyły się 1 marca bieżącego roku. Wsparto organizację turnieju finałowego Mistrzostw Polski Juniorów w piłce siatkowej, który odbywał się od 5 do 9 marca bieżącego roku w hali Bartoszyckiej. Na bieżąco prowadzono stronę poświęconą mistrzostwom oraz organizację Jarmarku Wielkanocnego, który odbył się 24 marca bieżącego roku na Placu Konstytucji. Pracownicy Wydziału zaangażowani byli w otwarcie Bartoszyckiej Alei Naukowców. Uroczystość odbyła się 9 marca z udziałem profesora Jerzego Bralczyka, który jako pierwszy odsłonił swoją gwiazdę. Dziękuję serdecznie za dużą frekwencję na spotkaniu i też na otwarciu. Pracownicy są koordynatorami ogólnopolskiej akcji Rowerowa Stolica Polski, do której Bartoszyce przystąpiły po raz drugi. Projekt ma na celu m.in. propagowanie aktywnego wypoczynku oraz promocję turystyki rowerowej i jazdy rowerem jako alternatywnego środka transportu. Od 21 marca do 21 maja w ramach oficjalnych treningów będzie można zacząć kręcić kilometry dla swojego miasta przed czerwcową rywalizacją. Więcej na stronie bartoszyce.pl. Dziękuję wszystkim radnych, których widuję na rowerach. To bardzo miło widzieć, że pracują i mam nadzieję, że kręcą również na ten program. Przygotowano kolejny numer bezpłatnego biuletynu informacyjnego Bartoszyce Miasto Trzech Kultur wraz z materiałami edukacyjnymi programu Czyste Powietrze. Biuletyn trafił do mieszkańców w okresie przedświątecznym. Pracownik wydziału wziął udział w spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie dotyczącym planowanego rozwinięcia w kierunku Bartoszyc szlaku rowerowego Łynostrada Warmińska. Przygotowano projekty graficzne oraz druk dyplomów, zaproszeń, listów gratulacyjnych oraz plakatów w ramach wydarzeń organizowanych przez Urząd Miasta. Pełnomocnik burmistrza do spraw profilaktyki uzależnień. W konkursie na realizację zadań publicznych gminy miejskiej Bartoszyce w zakresie realizacji miejskiego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2024 wpłynęło 17 ofert. Większość już jest rozstrzygniętych, tam jest nieścisłość chyba jednej oferty, ale to dzisiaj sprawdzimy i myślę, że ogłosimy jak najszybciej rozstrzygnięcie. Przygotowano realizację programu profilaktycznego Archipelag Skarbów. Program został przeprowadzony wśród uczniów klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej nr 4 i Szkoły Podstawowej nr 8 z ukraińskim językiem nauczania w dniach 21-22 marca bieżącego roku. Adresatami programu poza uczniami byli ich rodzice, wychowawcy i nauczyciele. Uczniowie z bartoszyckich szkół podstawowych wzięli udział w 3-dniowych warsztatach filmowych prowadzonych przez grupę profesjonalistów, reżysera, scenarzystę, operatora, montażystę. Uczestnicy zapoznali się z kluczowymi zagadnieniami tworzenia krótkich wypowiedzi filmowych, w tym pisania scenariuszy, realizacji obrazu, montażu. Każdy z uczestników warsztatowego cyklu stworzył przy pomocy profesjonalistów mini wypowiedź filmową na temat swojego związku z Bartoszycami, czego finałem jest spot, na razie jeszcze trailer, dostępny na stronie Urzędu Miasta i na Facebooku. Urząd Stanu Cywilnego i Sprawy Obywatelskie. W okresie od 23 lutego bieżącego roku do 21 marca zarejestrowano 32 akty urodzeń i niestety 26 aktów zgonu. Straż Miejska. Straż Miejska odnotowała 71 wykroczeń, 39 porządkowych i 32 drogowe. Operatorzy monitoringu miejskiego ujawnili 73 przypadki naruszeń przepisów prawa. Materiał dowodowy przekazano do Komendy Powiatowej Policji oraz Sądu Rejonowego w Bartoszycach. W wyniku czynności prowadzonych przez Straż Miejską 3 razy firma utylizacyjna zabezpieczała padłe zwierzęta. 27 właścicielom terenów prywatnych nakazano uporządkowanie chodników należących do ich posesji. 3 właścicieli nieużywanych pojazdów zostało zobowiązanych do ich usunięcia. 4 mieszkańcom nakazano usunięcie gruzu budowlanego. Strażnicy odnotowali 3 psy biegające luzem, odnaleziono właścicieli psów. Strażnicy odbyli 21 służb patrolowych. Strażnicy podczas pełnienia służby wraz z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej monitorowali sytuację osób bezdomnych przebywających na terenie miasta. We wskazanym okresie było to 8 osób. Jak na poprzednie lata jest to wyjątkowo mało, no to cieszmy się, że jest to jak dobrze, bo w ogóle ich nie było, ale jest to liczba dość niska. Straż Miejska zabezpieczała porządek i bezpieczeństwo uroczystości obchodów Bartoszewskiego Tygodnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Zakład Usług Komunalnych. Wstawiono nowe szyby w 5 wiatach przystankowych na ulicy Bohaterów Warszawy i Bema.
wsparto organizację Dnia Żołnierzy Wyklętych oraz Jarmarku Świątecznego, zamontowano kosze uliczne na ulicach Szarych Szeregów Kińskiego-Słowackiego, wykonano naprawy schodów terenowych przy ulicy Ogrodowej, przepierzeń siatki w tunelu przy Placu Dworcowym oraz chodnika przy ulicy Rynkowej. Przygotowano plac oraz zamontowano wiatę przystankową przy ulicy Broniewskiego. Przeprowadzono remonty wszystkich placów zabaw, osa i siłowni zewnętrznych oraz ciągów pieszych przy ulicy Paderewskiego i od parkingu ulicy Turkowskiego do ulicy Bohaterów Warszawy. Dokonano wymiany tarcz znaków drogowych na terenie miasta 23 sztuki. A jeżeli gdzieś jeszcze są, to proszę też na bieżąco wymieniać, bo mogą się jeszcze pojawiać takie niewymienione. Ustawiono nowe lustra drogowe przy ulicach Kościuszki i Wyszyńskiego. Trwa doraźne łatanie dziur w nawierzchniach dróg. Wykonano elementy powstającej Alei Naukowców. W ramach zasądzonych kar pracowało 9 osób, przepracowując łącznie 214 roboczogodzin. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Na terenie MOPS odbyło się 28 spotkań grup diagnostyczno-pomocowych zespołu interdyscyplinarnego. Asystenci rodziny kontynuowali realizację usług wspierających w 44 rodzinach z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Ze schroniska dla osób bezdomnych skorzystało łącznie 35 osób, z tym z terenu miasta Bartoszyce 26. W ramach działalności merytorycznej Dziennego Domu Senior Plus uczestnicy, 25 osób, korzystali z bieżącej oferty, w tym m.in. zajęć muzycznych, rękodzielniczych, z zakresu aktywności społecznej oraz komputerowych. W okresie międzysesyjnym zorganizowano obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, obchody Dnia Kobiet i Mężczyzn, spotkanie edukacyjno-informacyjne z pracownikami Urzędu Skarbowego, konkurs na ozdoby wielkanocne. W oparciu o bazę lokalową MOPS odbyło się 5 spotkań o charakterze stałym oraz jedno okazjonalne, ogólnopolska wideokonferencja Przemoc wobec osób starszych, zorganizowana przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Od 1 lutego bieżącego roku rozpoczęła się realizacja prac społecznie użytecznych. Aktualnie są to 4 osoby wykonujące te prace. Środowiskowy Dom Samopomocy. W okresie międzysesyjnym w ramach bieżącej działalności merytorycznej Środowiskowy Dom Samopomocy realizował zajęcia wynikające z planu wspierająco aktywizującego w formie treningów, m.in. rękodzielniczych, kulinarnych, usprawniających, komputerowych, edukacyjnych. Dodatkowo uczestnicy SDS oprócz codziennych zajęć mieli możliwość wzięcia udziału w 14 inicjatywach o charakterze integracyjnym i edukacyjnym. Środowiskowy Dom Samopomocy to placówka wsparcia dziennego przeznaczona dla 55 osób. W chwili obecnej posiadamy 2 wolne miejsca i serdecznie zapraszamy na zajęcia osoby potrzebujące wsparcia. Ilość zarządzeń Państwo widzą jest dość niewielka, dotycząca zmiany uchwały, ogłoszenia przetargu, przeznaczenia do oddania w dzierżawie jednej z nieruchomości przy ulicy Bohaterów Warszawy. Również przeznaczenie do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości przy ulicy Wajdy, czy przeznaczenie, tak jak wcześniej mówiliśmy, do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości lokalowych nad Dmianą 15, przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Bartoszyce za 2023, oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego i oddanie w użyczenie pomieszczeń gospodarczych stanowiących własność gminy miejskiej Bartoszyce. To jeżeli chodzi o tą informację pisemną. Ustnie chciałbym jeszcze przekazać jedną rzecz. Miałem okazję uczestniczyć w spotkaniu z panem ministrem Protasem, wojewodą warmińsko-mazurskim i pozostałymi osobami zajmującymi się programem dofinansowania z rezerwy budżetu państwa tak naprawdę terenów przygranicznych, jak się nie mylę, 5 powiatów, w tym oczywiście Bartoszyce. Kwota może nie jest imponująca, ale ja powiem jedną rzecz, ale bardzo ważna. I dofinansowanie jest dofinansowanie 80%. Będziemy starali się o pozyskanie dwukrotnie w ciągu najbliższych lat kwot po 2 miliony złotych, w tym 400 tysięcy wkładu własnego. Dodatkowo w danym momencie zastanawiamy się, czy skorzystamy w formie tematu związanego z jakąś ścieżką rowerową, z jakimś momentem, a który możemy połączyć, czy zrobienia też parkingu zielonego, czyli w stronę tą tak zwaną ekologiczno-poprawkową. A jeżeli chodzi o kawałek drogi, to oczywiście zdecyduje o tym już następna rada, następne władze. Natomiast pomysł jest na ulicę pomiędzy ulicą Paniotowskiego a Paderewskiego. Możliwe, że włączenie też tej dróżki, która została zniszczona między garażami, łączącą ulicę Słowackiego z ulicą Poniatowskiego. Pytanie, czy uda nam się, ale też jest myśl o ulicy Okrzei, ponieważ Ogrodowa za chwilę będzie w trakcie budowy, to na tamtym osiedlu pozostanie już tylko jedna ulica do zrobienia, czyli Okrzei przy też części przy ulicy, przy
przy naszej bibliotece miejskiej i możliwość stworzenia też tam jakiejś części parkingów zielonych, czyli te miejsca jakby ważne, które zostały z różnych względów wcześniej zdewastowane przy różnych budowach albo, że tak powiem, pozostają jako już niewielki odcinek, który można byłoby zakończyć całe osiedle. To dotyczy na przykład ulicy Okrzei. Miałem też przyjemność uczestniczyć w spotkaniach z przedszkolach, czterech przedszkolach w mieście w temacie żywienia i cateringu. Wszystkie te spotkania poza dwoma parami rodziców były bardzo merytoryczne, spokojne, rzeczowe. Tu dziękuję serdecznie za pomoc paniom dyrektorkom, panu dyrektorowi Zdzisławowi Żydce i pani przewodniczącej Ewie Kapusto, która też przez cały ten okres uczestniczyła w tych spotkaniach. Wnioski, które zostały wypracowane na tych spotkaniach, zostały wczoraj po godzinie 16 prawie na ponad dwugodzinnym, przepraszam, spotkaniu przedstawione dla strony wykonawczej, dla pana przedsiębiorcy. 90% tych wniosków tak naprawdę już jest w trakcie realizacji, zgodnie z tym, co życzyli sobie rodzice i też przedstawiciele rad rodziców, wydaje mi się, nawet jestem pewien, byli zadowoleni z tego spotkania i z całej obsługi. Te wszystkie zgłoszenia zostały przyjęte. Też chciałbym, spadły słowa na którymś ze spotkań, że pan przedsiębiorca zatrudnia 4 osoby, dlatego nie wyrabia z różnymi rzeczami. Potwierdziliśmy, że ma zatrudnionych na stałe 12 osób, więc nie jest to jakiś większy problem. Wszystkie sprawy związane z protokołami przeanalizowaliśmy. Kontrole odbywają się sanepidowskie na bieżąco. Kontrole jakości posiłków na bieżąco też odbywają się w każdym z przedszkoli oddzielnie. I o to wszystko, panie dyrektorki, które są odpowiedzialne za te działania na poziomie przedszkoli, wykonują. Dwie ważne jeszcze informacje bieżące. Myślę, że jedno państwo ucieszy. Co prawda nie dokonamy dzisiaj zmiany w budżecie, choć z przyjemnością bym to mógł uczynić, gdybym miał oficjalne potwierdzenie, takie w 100% oficjalne. Ja je mam w 99%, czyli po prostu nie jest jeszcze to opublikowane na stronie funduszu. W 100% przeszedł projekt Zielono-Niebieskie Bartoszyce. Otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 13 844 960 zł i 70 groszy. Jest to program wieloletni, w którym suma całości programu z naszym wkładem własnym opiewa na ponad 16 200 000 zł. Polega on na budowie 18 sztuk zielonych przystanków z stężniami w nich małymi. Budowa 4 sztuk stawów retencyjnych, poprawa retencji zbiorników wodnych 3 sztuki, czyli 2 stawów Serca Barbetowskiego oraz Jeziorka Mleczarskiego. Przebudowa na zielone parkingi istniejących 2 sztuk parkingów oraz budowa pomostów, miejsc rekreacyjnych czy przy Jeziorku Mleczarskim, czy przy tych stawach, o których mówimy. Całość programów myślę, że bez problemu każdy z państwa może obejrzeć u pani Violetty. Ja nie będę go odczytywał, on jest dość długi i obszerny. No wiem, że nie będziecie mieli państwo przyjemności jako ta rada włączenia tego w budżet miasta, natomiast jak państwo widzicie, budżet miasta zwiększy nam się diametralnie, oczywiście po stronie dochodów, jak i wydatków, ale myślę, że... Proszę? Liczę, że następna rada się też tak zdecyduje na to, ponieważ jest to też projekt, nad którym pracowaliśmy w jakiś tam sposób, ja uważam, zawsze wspólnie i w dobrym celu. Chcemy, powiem szczerze, pieniądze były do uzyskania dość trudne ze względu na to, że był bardzo krótki okres na to. My stworzyliśmy program funkcjonalno-użytkowy. Wiele konsultacji, tak jak i czytamy tutaj, że pozyskujemy możliwość dysponowania przystankami. To też było w tym celu, aby ten program móc realizować. Co jest istotne, to było skierowane, jakby dedykowane pewnym miastom. Cała pula przeznaczona na projekt to jest około 550 milionów. Ale podmiotów było więcej niż 55, więc widać, że my uzyskaliśmy procentowo więcej niż ktoś, kto mógłby wnioskować, czyli wychodziło aby na to, że można było 8 albo 7 milionów pozyskać. My pozyskaliśmy dwukrotnie więcej, za co serdecznie wszystkim, którzy przy tym byli zaangażowani, dziękuję. A państwu też za zaufanie, bo też państwo, pamiętam, zwiększyliście w budżecie mi kwotę na ten program funkcjonalny, na złożenie tego wniosku. Był bardzo trudny, skomplikowany, ale został przyjęty pozytywnie. I druga informacja, uczestniczyłem w poniedziałek w sprawie związanej gospodarczej, w sprawie rewitalizacji, jeszcze z 2017 rewitalizacji
miasta, przepraszam, placu Konstytucji 3 maja, gdzie byliśmy jako strona powodowa w stosunku do przedsiębiorstwa, które wykonywało w pierwszym etapie tą rewitalizację i jak się nie mylę, w 2018, trzy dni chyba przed wyborami, wówczas pan, który to wykonywał, firma, która to wykonywała, zeszła z budowy. Informacje o ogłoszeniu wyroku już ostatecznego sąd zarządził na 8 kwietnia na godzinę 14. Chyba, że coś się zmieni, zaraz powiem dlaczego. Następnego dnia występowaliśmy razem z prokuratorem jako oskarżyciel posiłkowy w Sądzie Okręgowym w Olsztynie w 2 Wydziale Karnym w sprawie Mariusza K., oskarżonego o to, że w okresie od 26 czerwca do 7 września 2018 roku w Bartoszycach, województwo warmińsko-mazurskie, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w krótkich odstępach w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru doprowadził gminę miejską Bartoszyce do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w postaci pieniędzy w kwocie 217 350 zł 57 groszy z tytułu przełożonych jej i opłaconych na jego rzecz faktur VAT w ramach rewitalizacji Starego Miasta w Bartoszycach etap pierwszy, wprowadzając w tym samym inwestora w błąd co do wymiany gruntu rodzimego wydobytego z wykopów podczas prac związanych z przebudową sieci sanitarnej, kanalizacyjnej, deszczowej na terenie Starego Miasta Bartoszyce. I sąd wyrokiem z dnia 26 marca przy zastosowaniu artykułu 4 paragraf 1 kodeksu karnego uznaje oskarżonego za winnego popełnienia zrzuconego mu czynu, z tym dodatkowym ustaleniem, że w opisanym zarzucie, w zarzucie fakturach wystawionych przez niego poświadczył nieprawdę w części, w jakiej opiewały na wymianę gruntu, co miało znaczenie prawne i czyn ten kwalifikuje się zgodnie z różnymi artykułami. I za to na podstawie tych przepisów skazuje go, na podstawie jeszcze następnych przepisów, wymierza mu karę roku pozbawienia wolności oraz orzeka wobec niego karę 200 stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 200 zł. Wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby 2 lat i zobowiązuje go do pisemnego informowania sądu o przebiegu okresu próby do co 6 miesięcy i na podstawie artykułu 627 KPK zasądza do oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe, w tym opłatę w kwocie 8180 zł. Oczywiście wyrok jest nieprawomocny, więc nie przedstawiam imienia nazwiska, natomiast ten wyrok prawdopodobnie będzie miał spory wpływ na rozstrzygnięcie sądu gospodarczego, gdyż tam też jest roszczenie na tą kwotę właśnie 217 tysięcy zł, roszczenie na 190 tysięcy związane z opłaceniem przez nas po ugodzie faktury za elektrykę i oczywiście wnioskowana kwota kary umownej w wysokości 1 600 zł. To są informacje bieżące, które Państwu mogę przedstawić. Dziękuję serdecznie i proszę o pytania, ale bardzo, bardzo bym prosił, aby dotyczyły tak naprawdę stricto tych spraw, które tak naprawdę mamy w tej informacji z działalności. Ja to chciałbym Państwa poinformować, że w okolicach godziny 13.30 będę musiał opuścić salę sesyjną. Myślę, że spokojnie mamy czas, jest przed 12, półtorej godziny. Myślę, że spokojnie możemy obgadać większość rzeczy, chyba że Państwo będą mieli dużo pytań do poszczególnych uchwał. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Pierwszy był Pan Puszko, później Pan Lidziński, później Ani Binięda. Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, chciałbym zadać kilka pytań związanych z działalnością Pana Burmistrza w okresie międzysesyjnym. Pytanie pierwsze dotyczy etapu przebudowy ulicy Andersa. Na jakim etapie są właśnie prace, kiedy te prace właśnie mają się zakończyć, bo tutaj mieszkańcy też właśnie mnie o to prosili, żebym zadał to pytanie. Bo docelowo tak prace miały się zakończyć właśnie do końca tego miesiąca. Widzimy, jaka jest sytuacja. To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie dotyczy biuletynu informacyjnego Bartoszyce, Miasto Trzech Kultur. Przejrzałem sobie dokładnie ten biuletyn, bo zawsze go czytam. Brakuje mi informacji o działalności Rady Miasta. Powinna być taka, bo wiadomo, że Rada Miasta jest organem uchwałodawczo-kontrolnym. To jest taka po prostu uwaga, tak, żeby też działania Rady były umieszczane, bo
bo mieszkańcy to też dobrze by było, żeby po prostu wiedzieli tak, jak Rada funkcjonuje, jakie uchwały podejmuje. Także to jest prośba moja i mieszkańców. Kolejne pytanie będzie dotyczyć... kosze na śmieci. Fajnie, że się zaczęły pojawiać przed wyborami. Lepiej późno niż wcale. Ja taką mam prośbę tutaj w imieniu mieszkańców ulicy Nowowiejskiego. Tam jest przystanek numer 22, jest ścieżka taka w zasadzie najdłuższa rowerowa, biegnąca w kierunku Falczewa i na odcinku około pół kilometra nie ma ani jednego kosza na śmieci. Także tam jest masa śmieci i no nie może być tak, bo tam przecież dużo, no praktycznie można powiedzieć pół miasta tak spaceruje tą ścieżką rowerową, nie tylko mieszkańcy Bartoszyc, i tam jakby ktoś chciał wyrzucić śmieci, to nie ma gdzie. I tam jest masa śmieci się wala, także to jest taka prośba, żeby właśnie też przy przystanku na ulicy Nowowiejskiego numer 22 też był umieszczony kosz, bo tam pasażerowie do mieszkańców pobliskiej posesji rzucają niestety śmieci, bo nie mają gdzie tego wyrzucić. Także proszę tą sprawę załatwić. No i chciałbym jeszcze podziękować tutaj w imieniu swoim własnym społeczności szkolnej, jak i też radnych, mam nadzieję, że radni się nie pogniewają na mnie, za to, że sprawa właśnie związana z drzewem przy szkole podstawowej numer 7 w końcu została właśnie gdyby ruszona i miejmy nadzieję, że to drzewo, które stwarza ogromne zagrożenie przede wszystkim dla bezpieczeństwa dzieci, tak, bezpieczeństwa mieszkańców pobliskiego osiedla znajdujących się przy przejściu dla pieszych, zostanie w końcu po prostu wycięte. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Lidziński, proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu. Ponawiam pytanie z lutego i ze stycznia, bo nie znalazła się ta informacja w działalności burmistrza. Co z kładką przy ulicy Leśnej? Pytałem o to w styczniu, miał być przetarg rozpisany do końca lutego. Pytałem o to w lutym, miał być przetarg rozpisany do końca marca. Inwestycja miała rozpocząć się w pierwszym kwartale tego roku. Kwartał się kończy, w informacji burmistrza tego nie ma. I drugie pytanie o tym programie Zielono-Niebieskie Bartoszyce, o którym pan burmistrz wspomniał. Czy kwota wnioskowana to jest ta kwota w 100%, którą otrzymaliśmy, czy ona jest trochę okrojona? Z informacji, którą otrzymaliśmy, dostaliśmy 100% dofinansowania, tą, którą staraliśmy się. Nie mamy tu okrojenia, podobno mieliśmy bardzo wysoką punktację. Pani radna Ania Mienda, proszę. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, Wysoka Rado, ja mam kilka pytań. Pierwsze pytanie, Wydział Inwestycyjny, dotyczący przebudowy ulicy Ogrodowej. I również tutaj w imieniu mieszkańców publicznych budynków, okolicznych budynków. Pytanie jest takie, czy przy okazji przebudowy ulicy Ogrodowej można byłoby jakoś uszczelnić, czy można byłoby tak zadziałać, żeby ta sieć ciepłownicza była opatulona, ja nie wiem jak to się nazywa fachowo, tak żeby po prostu nie było utraty ciepła, bo tak jak na przykład śnieg jest czy coś, to my wiemy gdzie te rury przechodzą, ponieważ to jest jakiś taki, no tak przynajmniej mi mieszkańcy zgłaszają, bardzo prosili, żeby tą sprawę poruszyć, już do wykonawcy przekazać, tak żeby zwracać na to uwagę, bo według fachowców, tak to nazwę, ja się na tym nie znam, podkreślam, to są znaczne utraty ciepła z tych węzłów. Tak. Oczywiście. Drugie pytanie dotyczy zieleni miejskiej i skwerka nowo otwartego też w pobliżu naszych budynków, czyli to jest ulica Trauguta Paderewskiego. Jest pytanie, może troszeczkę ironiczne, ale zapytam to, ponieważ też mnie proszono o to. Kiedy z ławeczkami na tym skwerze i kiedy można byłoby na ten skwer z dziećmi, z wnukami pójść? Rozumie pan, panie burmistrzu, że to jest maluteńki skrawek, który został nazwany skwerem i mieszkańcy no troszeczkę się też dziwią, że akurat przy rozjeździe dróg ten skwer, znaczy fajnie, że to zagospodarowane miejsce, ale czemu to nazwano skwerem? To jest takie moje pytanie, czy dlaczego akurat taka nazwa jest skwer? To jest skwer, gdzie jest to no, niewielki
obszar zieleni, ale też w celach rekreacyjnych utworzony. A tam raczej o tą rekreację trudno. Kolejne pytanie dotyczy sprzątania ulic. I tutaj też prosimy o zwrócenie uwagi, jak wygląda też teren na ulicy Paderewskiego w pobliżu tej budowy, czyli czy można byłoby jakąś, to już chyba do Straży Miejskiej, wpłynąć na inwestora, żeby jednak tam, a szczególnie teraz, jak są święta, żeby zwrócić uwagę i ten teren, żeby został uprzątnięty, bo tam nie dzieje się za fajnie, ale nie tylko Paderewskiego, również okolice ulicy Poniatowskiego, bo tam też rozmawialiśmy z mieszkańcami i skarżą się, że w pobliżu jest brudno i na tych terenach, które nie należą jakby do obszaru sprzątania pań sprzątaczek, znaczy tych państwa, którzy sprzątają. To jest to. I jeszcze tutaj miałam zanotowane taki punkt odnośnie Alei Naukowców. Ja słyszałam, jak to pan burmistrz powiedział właśnie, kiedy ten pomysł powstania Alei Naukowców w Bartoszycach powstał. I no, ciekawa rzecz rzeczywiście. Natomiast moje pytanie dotyczy, czy są jakieś kryteria opracowane odnośnie, kto będzie kolejną gwiazdę miał, czy w ogóle jest jakiś regulamin, czy jest jakieś gremium osób, które by to opracowało i się na tym zastanawiało. Dlaczego ja pytam o to? Bo myślę, że to jest istotne rzeczywiście. Profesor Bralczyk jest no, znaną w Polsce osobistością, być może nie tylko w naszym kraju, ale obawiam się, że może komuś przyjdzie do głowy jakiś też niekonsultowany z większością osób, większością mieszkańców pomysł, żeby ktoś to na przykład jakiś, no, no, taką publikację opracował, może nie aż szczególną, miał tam swoją gwiazdę, tak? Żeby jednak to było takie miejsce faktycznie dla naukowców, znanych osób, znanych postaci w naszym kraju, tak? Nie tylko w Bartoszycach. Dziękuję bardzo. Uważam, że to jest istotne zresztą. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z państwa, widzę pana Dalskiego, czy ktoś jeszcze się będzie zgłaszał? Jeszcze będą trzy. To może zrobimy tak, że tę odpowiedź, a później trzech państwa radnych zada jeszcze pytanie. Pan Jarosław Puszko, biuletyn informacyjny, jak najbardziej jest to zasadne. Myślę, że w następnych biuletynach urzędnicy będą już o tym pamiętać. Kosze na śmieci Nowowiejskiego sprawdzimy, na ile jest to na naszym terenie, na ile nie. Nie wiem, odnośnie 22 muszę sprawdzić dokładnie, w którym to miejscu. Co do drzewa rozumiem. Ulica Andersa, to za chwilę wypowie mi się pan Mirosław Subotowicz. Ja z różnych względów ostatnio nie uczestniczyłem w dwóch radach budowy, nie miałem możliwości czasowych. Akurat wyjeżdżałem w tym czasie też. Pan Marek Lidziński, składku na ulicy Leśnej. Tak, zapomniałem o tym powiedzieć, że procedura przetargowa się rozpoczyna, jak się nie mylę, jutro, więc jest to prawda. Mieliśmy urlopowaną panią Violettę. Ona miała zaległy urlop i była tak naprawdę do wczoraj na urlopie, dopiero dzisiaj wróciła, więc to też z pewnych względów nam się przesunęła. Jest to jedyna osoba, która zajmuje się u nas procedurą przetargową. Pani Anna Binięda przy ulicy Ogrodowej, sieć cieplna. Ja... Mam informację. Co mamy? My mamy tam sieć. Informacja. Podzielenia ma swoje wewnętrzne sieci nieizolowane. My mamy tam sieć preizolowaną. Mówimy z Cowiku. Przy likwidacji węzłów grupowych zostanie to zlikwidowane przy współpracy COWiK ze spółdzielnią. O, takie informacje posiadamy, są na to pieniądze. Ale to dotyczy już tak zwanych przyłączeń bezpośrednio na terenie spółdzielni, bo pod samą ulicą mamy preizolowane, z tego co słyszę, więc to są istotne informacje. Ale też jest ważne, przy ulicy Ogrodowej my na bieżąco rozmawiamy z prezesem, a tak naprawdę po wyborach będzie ta rozmowa kontynuowana w temacie też rozszerzenia, z tego co wiem, strefy parkingu, bo jest taki pomysł przez spółdzielnię mieszkaniową i zagospodarowania fajnie rekreacyjnie, już poprawienia tego boiska na dole ulicy Ogrodowej. I to jest inicjatywa spółdzielni, bo to jest teren spółdzielni, więc myśl jest bardzo fajna. Myślę, że ten temat będzie fajnie kontynuowany. Co do zieleni miejskiej i skweru PCK, taka ławeczka się pojawi, co prawda nie bezpośrednio przy samym skwerku,
tylko na ulicy Traugutta, tam tak naprawdę na rogu ulicy Traugutta i Paderewskiego, bo z koszem na śmieci, bo prosili o to też osoby, które uczestniczyły w otwarciu, czyli związane z PCK-iem, chcą sobie spokojnie posiedzieć też tam, popatrzeć sobie na ten krzyż, jak ta roślinność będzie rosła. Mówię z perspektywy tego, natomiast co do nazwy skweru, czy nazywam to skwerem, czy nie nazywamy to skwerem, to już jest, powiem tak, skwer Uniwersytetu III wieku też nie ma jako takiej ławeczki. To możliwe, że też tam zrobimy, to nie jest problem ławeczki umieścić. Zresztą za chwilę będziemy mieli w ogóle inne pomysły, bo drodzy Państwo, z tego wynika, że będziemy mieli 18 szklanych przystanków do zagospodarowania i to będzie pomysł, co z nimi zrobimy na przyszłość, gdzie takie przystanki umieszczać, ponieważ w tym projekcie te przystanki będą tworzone na nowo, pozostaną nam szklane wiaty przystankowe. To też ciekawe, jak to wykorzystać, co z tego wymyślić, czy zrobić jakąś akcję, czy zazieleniać to, czy gdzieś ustawiać, pomyślimy. Czyli zadaszone tak naprawdę ławki mamy, tak? W różnych miejscach możemy nad tym się zastanowić, jak utrakcyjnić pewne miejsca. Ulica Paderewskiego. Zwrócimy na to uwagę. Jak najbardziej prosiłbym, żeby Straż Miejska zanotowała, czy jest to prawda. Moim zdaniem jest, bo mi się wydaje, że tam brudzą i oni do tej pory starali się reagować, więc proszę też, żeby zareagowali. Bartoszycka Aleja Naukowców. Dziękuję. Bardzo mądry pomysł, żeby powołać kapitułę. Jestem za tym. Wiadomo, że coś jak jest pierwsze, to jest jako pierwsze, ale teraz jak najbardziej sensownie powołamy tą kapitułę i też bym prosił, żeby Wydział Spraw Społecznych sobie to zanotował, że taką kapitułę będziemy tworzyć z osób, które mają jakieś osiągnięcia naukowe i myślę, że do kapituły zaprosimy bezdyskusyjnie pana profesora Bralczyka jako pierwszego gwiazdora, można powiedzieć, Bartoszyckiej Alei Naukowców. Dobrze, czyli tu jakoś chyba odpowiedziałem na większość. Natomiast jeżeli chodzi o ulicę Andersa, bardzo bym prosił pana kierownika Subotowicza, bo on uczestniczył w radach budowy i ma najświeższe informacje. I to chyba na tyle, chyba że coś pominąłem, ale wydaje mi się, że nie. Szanowni Państwo, chciałem powiedzieć, że no, miesiąc temu obiecałem, że skończymy do 25 marca. No niestety nie udało się. 25 minął termin ukończenia. No i jeszcze mam trochę do zrobienia. No ale firma jak gdyby deklaruje, że chce tą robotę zakończyć. We wtorek robiliśmy badania podbudowy. Robiła to firma ta z Korsz, tak zwany ten Mińsk. Okazało się, że nie wyszło badania na końcach od ulicy Warszawskiej i od Połęcza wyszło. Natomiast tu na środku okazało się, że grunt jest bardzo mocno nawodniony. No i zaczęli nadal to jak gdyby zagęszczać i częściowo wymieniać. I mam obiecane, dziś rozmawiałem z tym panem Sieniuciem, generalnym wykonawcą, że jutro przyjedzie po raz kolejny Pińsk, żeby sprawdzić, jakie jest utwardzenie. Jeżeli wyjdzie, mam nadzieję, że wyjdzie, to we wtorek będzie pokryta warstwa podbudowy taką emulsją asfaltową, a w środę byłby kładziony asfalt. We czwartek byłyby regulowane studnie, a w piątek kolejna warstwa asfaltu. Więc mamy nadzieję, że do końca tygodnia przyszłego. Jest ciepło, no wszystko schnie, jest ładna pogoda, więc mamy nadzieję, że wyschnie to, co ma wyschnąć. Do pana kierownika, tak? Proszę. To znaczy, ja rozumiem, panie kierowniku, że została przedłużona po prostu okres, tak? Nie, kontrakt został zakończony, ale... Ale wiecie państwo, no tak naprawdę to nie miał możliwości przedsiębiorca tego zrobić ze względu na deszcz, bo nikt nie przewidzi deszczu. Ja tak naprawdę nie poganiałabym mocno tego przedsiębiorcy, bo jeżeli położę na mokrą podsypkę, że tak powiem, asfalt, to ten asfalt za chwileczkę nam się rozmyje, będzie dziurawy, będzie nam wybijał się razem z kołami. Także no ja myślę, że zasadne byłoby przemyślenie tego, czy nie można wydłużyć jeszcze raz czasu i żeby to było wykonane dobrze, bo czasami my poganiamy kogoś tylko dlatego, żeby skończył, natomiast no w tym przypadku no to uważam, że ważniejsze jest, żeby to było zrobione naprawdę dobrze i żebyśmy nie musieli za 2, 3, 4 lata dziur, które będą się pokazywały, po prostu kleić. To dlatego będziemy robili te badania w piątek, żeby sprawdzić, czy będzie grunt odpowiedni, bo wtedy Mińsk, mamy informację, że nie udzieli żadnej gwarancji na ten asfalt, który będzie ułożony na mokrym gruncie. Do pana kierownika, tak? Proszę.
Panie Mirosławie, jeszcze mam pytanie co do ulicy Andersa. Czy można byłoby po prawej stronie mieszkańcom podsypać pod krawężnik, nie wiem, jakiś piach, żwir, żeby mogli dojechać do swojej posesji? Ponieważ lewa strona dojeżdża, jeździ po chodniku, a kilka miesięcy prawa strona nie ma takiej możliwości. To są ludzie starsi, którzy też do nas napisali do Rady Miasta pismo, że mają problem z dojazdem. Wydaje mi się, że tam jest już jest docelowa wysokość tego tej podsypki i tej podbudowy, więc takie układanie, jak gdyby podsypywanie tych podjazdów, to tylko spowoduje to, że będzie dodatkowa robota. Tak, tylko tam jest bardzo wysoki krawężnik i ludzie nie mogą podjechać. To już jest tak gdyby wysokość docelowa, tam teraz już tylko powstanie asfalt, dwie warstwy asfaltu i będzie wtedy już dobry podjazd do tych budynków. Więc to jest tylko kwestia paru dni, to nie wiem, może wytrzyma. Tak. Dobrze. Proszę bardzo, teraz dziękujemy panie kierowniku. Pani radna Lucyna Jędryszka, później pan radny Darski, proszę. Ja mam takie krótkie pytanie, ponieważ tutaj pan burmistrz w swoim sprawozdaniu powiedział o, że zorganizowano kampanię mały procent, duże wsparcie, promujące przekazywanie 1,5%. Ja bym chciała się dowiedzieć, na czym polegała ta kampania i gdzie, jeżeli można panią kierownik, i gdzie się ukazało jakieś, nie wiem, bo ja nigdzie nie zauważyłam takiej kampanii promującej organizacje pozarządowe pożytku publicznego. Dziękuję. Proszę. Witek, pan radny Darski. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, Panie Burmistrzu, w sprawie tej Alei Naukowców. Pan już niejako odpowiedział, że będzie kapituła i tak dalej. Nie daj Boże, żeby tam było zapisane, że, bo to jest wyróżnienie personalne, osobiste, tak samo jak honorowy obywatel Bartoszyc, czy zasłużony obywatel Bartoszyc, żeby tam, nie daj Boże, nie zapisać jednomyślności i weta, bo to jest nieszczęście, to jest bondaryzacja, by była przepisów, to co się działo w przypadku pana Żurka, żeby nie daj Boże tego nie było, bo byśmy weszli w jakiś taki kanał bondaryzacji prawa. I jeszcze pytanie, czy to będą naukowcy z kraju? Będzie okazja zaproszenia takiego naukowca z wykładem i tak dalej, jeśli on otrzyma gwiazdę, ale czy również, bo są naukowcy rodem z Bartoszyc. Trzeba się rozejrzeć i ich jak gdyby no też wyróżnić, no bo to są ludzie, którzy mają dokonania w skali kraju. I jeśli już myślimy o tych alejach, to byśmy, dobrze było, żebyśmy pomyśleli o Alei Gwiazd Sportu. Są Bartoszyczanie, słynni, zacni i tak dalej, którzy osiągali sukcesy, choćby olimpijczycy przy naszej hali sportowej. Jak również aleja, czy park, czy plac gwiazd kultury i sztuki. Na przykład, nie wiem, czy państwo wiecie, że na przykład Piotr Szczepanik, który już nie żyje niestety, ale ostatni koncert publiczny był w Bartoszycach Piotra Szczepanika. No, nawet pośmiertnie można było taką gwiazdę postawić. I jeszcze mam takie pytanie, bo rozmawiałem z panem kierownikiem Sekitą odnośnie umieszczenia kwiatowego napisu Bartoszyce na tym skosie, który jest, skłonie, który jest przy Babach Pruskich. Tam on by był bardzo widoczny, bardzo by promował Bartoszyce. Ja dzwoniłem, tak jak pan kierownik tu zasugerował. No, potrzebne jest pismo, ale nie moje jako radnego, tylko pismo z Urzędu Miasta o zgodę, bo to jest teren Urzędu Marszałkowskiego, drogi wojewódzkiej. Ale tam miejsce na takie po prostu kwiatowe Bartoszyce by było chyba lepsze, bo jest skłon, jest skos i widoczne jak jadą samochody, bardziej niż na poziomie, on jest umieszczony tam na Łynostradzie. Taką bym miał propozycję, z tym, że żeby wystąpić do Urzędu Marszałkowskiego, po prostu o zgodę. To jest formalność, tak mi ten pan z tego widział powiedział. Formalność dla nas finansów. No, a dla nas tylko tak. Dziękuję. Pani Przewodnicząca, później pani Elżbieta Zabocka.
Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, ja tutaj dołączę się też do pytania Pani Lucynki odnośnie rodzaju przeprowadzenia tej kampanii dla NGO-sów, ale też mam pytanie odnośnie monitoringu realizacji strategii warmińsko-mazurskiej. Czy to chodzi o strategię rozwoju, nie wiem, społecznego Warmii i Mazur? Bo nie bardzo znam w ogóle tą strategię. Strategia warmińsko-mazurska 2030. Czy to chodzi o tą rozwoju gospodarczego? Dziękuję bardzo. Pani Elżbieta Zabłocka. Panie Burmistrzu, ja mam pytanie odnośnie projektu tego zielono-niebieskie Bartoszyce, bo cały czas mówimy o tych tężniach, które będą przy przystankach. No pewnie te przystanki będą pięknie wyglądały. Tylko dlaczego akurat tężnie, które powinno być takim miejscem rekreacji i takiego wyciszenia, spokoju, będą przy przystankach, przy których tak naprawdę ludzie będą siadali i wdychali kupę spalin dodatkowo? Dlaczego nie pomyślano o tym, żeby te tężnie właśnie jako małe tężnie były gdzieś przy oczkach, które budujemy świeżo, przy jeziorku? Bo cały czas my na to zwracaliśmy uwagę, ale widzę, że dalej w dalszym ciągu jest to przy przystankach. No przystanek to jest coś, co jest przy ulicy. No myślę, że żaden człowiek nie będzie chciał sobie pójść na przystanku posiedzieć i tężnie powdychać, no bo przy ruchliwych ulicach to wcale nie jest takie fajne i sympatyczne. Stąd moje pytanie, czy brano pod uwagę, żeby te tężnie były gdzieś, gdzie będą rzeczywiście służyły mieszkańcom? Dziękuję. Pan radny Karol Łapuściński. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu. Chciałbym się dopytać odnośnie szlaku rowerowego Łynostrada Warmińska, bo tutaj wnioskuję z tej treści, którą Pan nam przedstawił, że ona będzie w kierunku Bartoszyc szła, ta Łynostrada, ten szlak rowerowy. I od jakiego kierunku będzie szła? Czy będzie szła przez Bartoszyce, czy do Bartoszyc, czy w innych, że tak powiem, czy to będzie jakaś sieć? Może kilka więcej tutaj informacji o tym. Dziękuję. Pan Przewodniczący, proszę. Już nie nadążam z pisaniem, chwilę. Proszę. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Panie Burmistrzu. Ja mam pytanie do Wydziału Techniczno-Komunalnego, bo tutaj mamy zapisane, przeprowadzono 4 kontrole, 11 obudów na odpady komunalne. Chciałbym się dowiedzieć, z jakim rezultatem, czy po prostu nam się ten stan segregacji śmieci poprawia, czy nie. I jeszcze jedno pytanie, a w zasadzie to taka prośba. Bardzo dużo mi zwracają uwagę mieszkańcy przechodzący przez Stary Most na ulicy Bema. I tam od tej strony, od siatki, tam jest wysypisko śmieci w tej chwili. Nikt tam w ogóle nie reaguje, nie sprząta. Nie dość, że to jest w ogóle w stanie tragicznym, to jeszcze jest śmietnisko. Dziękuję. Więcej pytań nie widzę. Jest jeszcze pan radny Łach, proszę. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, odnośnie spraw dotyczących kultury. Mamy już koniec marca, niedługo będzie czerwiec i Dni Bartoszyc. Chciałbym się zapytać, czy wiadomo już o jeżeli dzisiaj rozmawiamy o gwiazdach, jakie gwiazdy w tym roku zagoszczą na naszych scenach bartoszyckich, być może w nowym amfiteatrze. I kto jest odpowiedzialny za dobór tych gwiazd? Czy to będzie tutaj na szczeblu miejskim załatwiane? Czy może jakaś firma zewnętrzna będzie nam proponowała? To chciałbym uzyskać odpowiedź na to pytanie. Dziękuję. Panie Marku, to byłoby możliwe może w sprawach różnych, nie? Bo to mówi nam burmistrza, będzie w sprawach różnych. Dziękuję. Będzie okazja odpowiedzi. Więcej pytań do informacji burmistrza nie widzę. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Ja o dwóch rzeczach też nie powiedziałem, szanowni państwo, tak w międzyczasie mi się przypomniało, nie jest to w informacji. To chciałbym informację dla mieszkańców, zwłaszcza tych najmłodszych. Tu dziękuję ZGO, otwarto plac zabaw ten na ulicy Nowowiejskiego, Zamkowa Nowowiejskiego, więc prosimy i zapraszamy wszystkich w okresie świątecznym, ale też poświątecznym do korzystania. Ja wczoraj dość późno wracałem do domu, bo miałem wiele spotkań i długotrwałych, to po godzinie 22 też dzieci tam były jeszcze, więc widać, że robi to dobre wrażenie i korzystane jest chyba całodobowo, ale cieszę się i dziękuję jeszcze raz dla Zakładu Gospodarki Odpadami za tą inicjatywę i za ten. Oczekujemy w najbliższych latach oczywiście na ten drugi etap związany z tematem, oczywiście jak będą jakieś możliwości finansowe związane z tematem hali do squasha i parkingu, bo też ten parking tam jest niezbędny, zresztą z panem Jarosławem na ten temat rozmawiałem, że jest ta potrzeba cały czas.
Dziękuję szkołom za nasadzenia, bo też nie podziękowałem też modrzewi. Pozyskaliśmy 43 modrzewie za naprawdę drobne pieniądze wieloletnie i one też tam się pojawiły. I miałem o czymś jeszcze wspomnieć ważnym. Odnośnie bezpiecznych Bartoszyc mamy potwierdzenie i już tak naprawdę zmiany organizacji ruchu przy realizacji. To, co wspominałem, chyba czy wspominaliśmy na tamtej sesji, ktoś przeze mnie, mam nadzieję, wspomniał, informacje o tym, że na drogach krajowych rozpoczyna się doświetlenie przejść dla pieszych. I to takie solidne doświetlenie przejść dla pieszych. To jest na 50 czy 20, nie wiem, około 50 chyba przejść dla pieszych w całości tego ciągu. Więc wszystkie przejścia dla pieszych na drodze krajowej będą doświetlone bardzo porządnie. Zobaczymy, jakim to jest systemie, jak to wychodzi później cenowo, bo jeżeli uda się to sprawdzić i okaże się, że są to niewielkie na przykład pieniądze, to spróbujemy zrobić taką formułę, zobaczyć te najgorsze przejścia dla pieszych u nas, o których też często mówimy, ale warto zobaczyć, jak to będzie ten efekt końcowy wyglądał. Natomiast tak. Ja tak powiem, to co odpowiem później, poproszę do pozostałych spraw. Tu widzę w większości panią Martę. Przepraszam, bo ale to za chwilę. Za chwilę pani Marta znowu stoi, za chwilę. Pani przedstawi się może z nazwiska nowego, bo ja cały czas jeszcze go nie pamiętam. Pani wróciła do swojego chyba nazwiska innego, nie powinien nazwiska używać tego, którego już pani nie posiada. Ale to za chwilę pani powie. Natomiast pani Elżbieta Zabłocka. Proszę? Pani Olszańska, tak? Dobrze, dziękuję. Tężnie na przystankach. Powiem tak, jedno z priorytetów programu jakby wysokiej oceny polegało na tym, aby likwidować miejsca, które są najbardziej gorące. Przystanki zielone łącznie z tą częścią związaną z wilgocią, czy próbą zrobienia wilgoci w formie tężni, jest sposobem na odczynienie tak zwanych kilkunastu, tu w tym momencie miejsc w Bartoszycach, których jest tak naprawdę najcieplej. I to był jakby priorytet. Ja nie miałem tak naprawdę i cieszę się, że udało się pozyskać oczywiście pieniążki i włączyć też pomosty, natomiast bezpośrednio jakbym chciał budować same pomosty czy miejsca rekreacji z takimi tężniami, niekoniecznie bym dostał takie punkty, na których się spodziewaliśmy. To dotyczyło też likwidacji tych parkingów na przerobienie na zielone, na tworzenie tych miejsc, gdzie też powiem, drodzy Państwo, do wszystkich tych stawków, o których mówiliśmy, wykopanych, też będą miejsca zazielenione, ale sama woda stawków jakby powoduje, że mamy już ten teren jakiś tam sposób nawodniony, wykazuje jakąś formę odbicia tego ciepła i zbioru wody, która spływa przy większych opadach i wykorzystywania tych zbiorników jako otwarte zbiorniki również retencyjne. Same przystanki, co jest też istotne po konsultacjach społecznych, internetowych, tych podstawowych, bo ciężko je nazwać typowymi konsultacjami społecznymi, ale musieliśmy przekonsultować w jakiejkolwiek formie dozwolonej, niezabronionej, czyli spróbowaliśmy to zrobić w formie ankiety internetowej. Tam nie chcę skłamać, czy tam było 200 czy 300 odpowiedzi, 85% było za tymi przystankami osób, które się wypowiadały. Ja mam taką ocenę i na tej podstawie też oceny zdecydowaliśmy się złożyć taki inny projekt. Ja rozumiem, że są pomysły i mogą być inne pomysły, no akurat my w tej formule to zrealizujemy, mam nadzieję. Panie burmistrzu, ja przepraszam, jeszcze dopytam, bo te stawki dwa, które będą wybudowane... Więcej niż dwa. No ale te nowe stawki, które będą, to będziemy do nich nalewali wodę, czy na jakiej zasadzie to będzie? Nie, to są po sprawdzeniu geologicznym, tam woda tak naprawdę, można powiedzieć, prawie wybija, więc tam woda deszczowa, gruntowa w dużej części wpływa. I ona będzie zbierana, będzie zabezpieczenie, będzie zbierana ta woda. W sytuacji, w którym na początku ewentualnie trzeba będzie zasilić, my tak naprawdę mamy bardzo duży zasób, który możemy zasilić obecne te stawki, a znajduje się on na placu bohaterów Westerplatte, czyli możemy wykorzystać w tym momencie do zasilenia pierwszego ewentualnie tych stawków tą wodę deszczową, którą posiadamy, bo tamte zbiorniki są tak naprawdę w dużej części zapełnione i spokojnie można wykorzystać na zapełnienie tych stawków. Natomiast to będzie woda, która się będzie zbierała. Tak, wiadomo, że ona musi mieć zabezpieczone odpływy, dopływy, to wszystko ma znaczenie, natomiast też pewna przesiąkliwość gruntu, czy w sytuacji, kiedy mamy skarpy, czy mamy tereny takie, w których ta woda się pojawia, to będzie zasilane. Zresztą wiele stawków w województwie w taki sposób działa i bardzo dobrze to wygląda. Patrzę, co mogę z tych rzeczy. Chwileczkę, pani Lucyna to będzie za chwilę. Pan Witold Darski, kapituła związana z naukowcami. Naukowcy
rodem z Bartoszyc. Myślę, że kapituła się nad tym też zastanowi. Ja nie jestem w stanie powiedzieć, bo myślę, że jak powstaje kapituła, to i regulamin powstanie, więc myślę, że na podstawie tego regulaminu będą pewne działania dookreślone. Jeżeli chodzi o gwiazdy sportu, planowane są tak naprawdę nie już następna aleja sportowa, a szybciej tablice, myślę, w hali sportowej mamy ściany wolne i powoli tablice będzie można odsłaniać, tak jak plan jest, aby na pięciolecie jak to określić, przepraszam, nadania, przepraszam, zasłużonego dla mieszkańców Bartoszyc pana Lubiejewskiego zrobić właśnie odsłonięcie między innymi jego tablicy. Napis Bartoszyce przy Babach Pruskich, sprawdzimy jak to wygląda technicznie, natomiast powiem jedną rzecz, że jest to w Zarządzie Dróg Wojewódzkich, to ja nie mam podstaw do tego, żeby dofinansowywać zieleń na drogach wojewódzkich, chyba że to jest w obrzeżu ronda i będę mógł zahaczyć to pod rondo. To sprawdzimy, tak, jeżeli jest to traktowane, bo tak, to ja nie mam podstaw do tego, żeby no, wykonywać coś na drogach wojewódzkich. Pani Katarzyna Basak będzie tu odpowiadać też za chwilę, pani Marta. Szlak rowerowy też chciałbym, żeby tutaj odpowiedziały osoby, które coś na ten temat więcej wiedzą. Kontrola obudów to będzie Wydział Techniczno-Komunalny. Ulica Bema, sprzątanie, też prosiłbym, aby to zapisać i posprzątać i zwracać uwagę na to, żeby tam było czyściej. A pan Marek, dobra, to był w temacie już różnym. Ale dobrze, jeżeli nie dojdzie do tematu różnego, liczę, że dojdzie, ale powiem, te, króciutko powiem, myślę, że nie będzie problemu, jeżeli w 3 minuty pan dyrektor dwa zdania powie, tak? Czy nawet krócej. Prosiłbym szybciutko nam powiedzieć od strony, co na Dni Bartoszyc. Od razu powiem, że raczej marne szanse, aby to się odbyło na amfiteatrze. Jeżeli chodzi o amfiteatr, planowany jest ogólnopolski festiwal muzyki biesiadnej i weselnej, niezależnie od festiwalu, który będzie się odbywał w parku później w połowie lipca, a sierpnia, znaczy inaczej pod koniec lipca, dotyczącym tej muzyki tanecznej. Nad tym festiwalem muzyki biesiadnej w amfiteatrze chce wziąć patronat jedna z telewizji ogólnopolskich i tak naprawdę robić transmisję, retransmisję nieodpłatnie, więc naprawdę teraz się zastanawiamy, rozmawiamy z tą telewizją, czy to będę ja, czy ktoś inny. Po wyborach będzie spotkanie w tej sprawie bezpośrednio w Warszawie. A co do Dni Bartoszyc, to proszę bardzo. Szanowni Państwo, po wielu miesiącach negocjacji, bo tam musieliśmy troszeczkę ponegocjować warunki techniczne przede wszystkim, no i oczywiście finansowe, umowy zostały zawarte z Andrzejem Piasecznym, czyli Piasek, grupa Demono i grupa Fil. To są te gwiazdy, takie trzy czołowe, które będą w przeciągu dwóch dni grały w Bartoszycach. A jakie koszty? W tej chwili nie przedstawię dokładnie kosztów, ale... Słucham? Tak, tak, zmieścimy się w budżecie. Dodatkowo będzie festiwal, drugi turniej rycerski, tak? Czyli też kontynuacja turnieju rycerskiego, który odbył się i było bardzo fajnie i dzieci, młodzież korzystały z tego bardzo mocno. Natomiast prosiłbym panią Martę, jak można, w temacie mały procent, duże wsparcie, w temacie monitoringu strategii warmińsko-mazurskiej, może to zabrakło jednego właśnie wyrazu i chciałbym to dookreślić. Szanowni Państwo, rzeczywiście ja najpierw może odpowiem na pytanie pani przewodniczącej, bo ono jest krótsze. Tak, chodzi o rozwój gospodarczy naszego miasta. Sprawozdanie dotyczyło tamtego roku inwestycji, które się już zakończyły. Tak, były to tylko inwestycje zakończone, nie te, które są w trakcie realizacji. Jeśli chodzi o ten taki nasz pomysł kampanii promującej oddawanie 1,5%, to tak, przygotowaliśmy na tą okoliczność specjalny plakat, ulotki, który tak ogólnie miał promować w ogóle ideę oddawania 1,5%. Tam nie było ukierunkowane na konkretne organizacje, tylko na to, gdzie można na przykład taką informację uzyskać, gdzie jest baza tych organizacji i do kiedy, tak, wszystkie terminy. I rzeczywiście ta informacja ukazała się też na stronie naszego miasta. Natomiast z racji tego, że tych informacji jest tak dużo i w gąszczu tych wszystkich informacji, które tak naprawdę po dwóch tygodniach nie są już widoczne, to rzeczywiście gdzieś ta informacja jest mało transparentna. Więc moja propozycja jest taka, że po prostu ponowimy tą kampanię z racji tego, że oddawanie procenta można jeszcze czynić do 30 kwietnia, więc do tego czasu możemy rozliczać podatek. Więc myślę, że po prostu ponowimy tą kampanię
i te informacje jeszcze raz na stronę Urzędu Miasta rzucimy, żeby była ona na pierwszej stronie. Dziękuję. Strategię pani mówiła, tak? Tak. Dobrze. Trasy rowerowe to nie pani? Ja coś powiem. Zapraszam pana kierownika Szymona Siarkowskiego, a później będę prosił kierownika Czesława Sekita, niech się przygotowuje, jeżeli jest obecny. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o pytanie, które zadał pan radny, kolega z wydziału uczestniczył w spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim województwa, który jest odpowiedzialny za realizację projektu tej warmińskiej Unostrady. Oczywiście spotkanie dotyczyło tego, jak na obecną chwilę ta trasa wygląda, ale oczywiście są też pomysły na to, żeby tą trasę rozszerzyć. Mówimy tu o obecnej trasie, która toczy się od Nizicy przez Olsztyn, Dobre Miasto i Lidzbark Warmiński. W Lidzbarku Warmińskim się kończy. Liczą samorząd, że w perspektywie finansowej przy uzyskaniu środków zewnętrznych uda się połączyć również Bartoszyce i Sępopol. Także czekamy tylko. Tak jest. Tak jest. Trasa biegnie wzdłuż Łyny, więc no liczymy na to, że Bartoszyce również się na tej trasie znajdą. To tyle. Pan kierownik Czesław Sekita, bardzo proszę. Temat kontroli obudów. Panie przewodniczący, państwo radni. Na terenie miasta, jak wynikało z naszego tutaj sprawozdania na dzisiejszą sesję, posiadamy 11 naszych obudów, które są własnością tylko i wyłącznie naszego miasta. Przeprowadzamy cotygodniowe kontrole tych obudów w takim właśnie sensie, żeby kontrolować, jak jest wykonywana segregacja, jak tam się odbywa gromadzenie tych śmieci, przekazywać nasze uwagi krytyczne do tych, którzy odbierają te śmieci, którzy są odpowiedzialni za zagospodarowanie i za odbiór tych odpadów. Z tą segregacją, drodzy państwo, tak ogólnie, generalnie nie jest tak najgorzej. Co prawda nie ma 100%, ale gdzieś w granicach 70-60% już jest to segregowane. Gorzej jest natomiast w takim zakresie, gdzie są podrzucane do tych obudów zbiorczych odpady typu części samochodowych czy jakieś odpady budowlane. Tutaj byśmy mieli apel do mieszkańców, żeby nie stosować takich rzeczy, bo to jest przewidziane, taki zakres działania w naszym regulaminie o utrzymaniu porządku i czystości i można się do niego stosować oczywiście przy wykorzystaniu urządzeń z firm, które odbierają tego typu odpady. Także z tymi odpadami, z segregacją generalnie nie jest najgorzej, natomiast typowe wyniki segregacji za rok 2023 będziemy posiadali w momencie, kiedy przygotujemy do końca nasze sprawozdanie z tego zakresu i będą wyniki i efekty tego sprawozdania. Tak? Mam pytanie, panie przewodniczący, pozwoli pan? Ja mam pytanie do kierownika tak naprawdę ze względu na to, że wśród mieszkańców, części mieszkańców, a również dzisiaj dostałem takie pytanie wychodząc do państwa tutaj na sesję od sąsiadki wprost. Jest pytanie, czy będzie zasadne i czy w ogóle jest planowane podniesienie opłat za śmieci w tym roku? W tym roku nie planujemy podwyżki śmieci. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Proszę, do pana kierownika. Właśnie moje pytanie było związane z tą segregacją i to, co pan poruszył. Chodzi o to, że na przykład pod naszą obudową systematycznie nam ktoś podrzuca elementy właśnie rozbiórki samochodów. W tej chwili tam leży kilka spoilerów i część deski rozdzielczej, a wcześniej przy sąsiedniej obudowie leżało 6 zbiorników na paliwie. Ktoś rozebrał po prostu samochody, zbiorniki po paliwie. Od samochodów podrzucił nam na to. Nie wiem jak to potem właśnie, bo w tej chwili te śmieci leżą. Operator nie zabiera tego i co z tym teraz w tej chwili zrobić? To znaczy na pewno, drodzy państwo, nie pozostawimy tego tak jak tutaj czarny scenariusz wcześniej pan przewodniczący. Zostanie to zabrane i no, nie ma innej rady jak tylko to zabierać przez naszą firmę, która nam czyni takie usługi, bo przecież nie zostawimy tego, nie wiedząc kto to rzucił. Ale apel jest naprawdę zasadny, żeby takich rzeczy nie praktykować, bo to powoduje tylko dodatkowo konflikt i jednocześnie psuje jak gdyby obraz całego miasta i nas wszystkich, bo tak to należy określić. Z informacji jeszcze bieżącej, ze względu na to, że powiem szczerze, też wpadł mi w ostatniej chwili taki pomysł, okazuje się, że wydaje mi się on sensowny. Mamy sytuacje, w których są zbierane odpady, te tak zwane komunalne, bezpośrednio z ulic, sprząta pani jedna, druga osoba, a tego sprzątania jest sporo na mieście. Ostatnio no, przechodząc przy budynku Rozentalu tak naprawdę, tam gdzie kiedyś było BCI, czyli Bartoszyckie Centrum Informacji, na tym parkingu rozrywały te worki ptaki.
ptaki, więc zobowiązałem Zakład Usług Komunalnych do wykorzystania 21, z tego co pamiętam, obudów tak naprawdę tych, jak to nazwać, na piasek tych kontenerów małych na piasek, skrzyń tak naprawdę na piasek, aby właśnie można było te worki chować, bo wiem, że też nie było na to pomysłu, tak w ostatniej chwili mi wpadł i pan dyrektor, wiem, że postara się jak najszybciej to zrobić, żeby te po prostu zebrane nawet śmieci nie latały po całym mieście. Myślę, że i psy, i zwierzęta, i ptaki już nie będą miały dostępu. Będą estetycznie pomalowane te skrzynie z napisem Zakład Usług Komunalnych, czyli ZUK, rozmieszczone w miejscach, w których są zbierane te odpady. Dziękuję. Dziękuję. Nie ma więcej pytań do informacji burmistrza. Ja tylko chciałbym ze swojej strony, co prawda tutaj w informacji to się nie znalazło, ale domyślam się dlaczego, gdyż ta praca była wykonana pod koniec marca, a chciałbym, mam na myśli tutaj wykonany chodnik przez firmę pana Jerzyły w Zakładu Komunalnych, chodniczek między ulicą Turkowskiego a Bohater Warszawy, tam szczególnie będzie uczęszczany teraz w Wielkim Tygodniu i w święta, także porządnie jest robota zrobiona. Dziękuję bardzo w imieniu mieszkańców. Jeśli nie ma więcej pytań do informacji, stwierdzam, że informacje z działalności burmistrza panie i panowie radni przyjęli do wiadomości. Czy potrzeba zrobić przerwę, czy jedziemy dalej? Dobrze, wobec tego krótką przerwę, bo jednak mamy przeładowany ten program. Może tak do 15 minut przerwy. Aż. Panowie radni, wznawiamy obrady po przerwie. Jesteśmy w punkcie 5. Sprawozdania z realizacji zadań jednostek organizacyjnych samorządu. To jest Bartoszycki Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji, Środowiskowy Dom Samopomocy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Administracyjny Oświaty i Zakład Usług Komunalnych. Panie i panowie radni otrzymali te sprawozdania. I proponuję, żebyśmy je omawiali w kolejności, tak jak to właśnie jest w porządku obrad. Poproszę panią radną Ewę Kapustą, przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Rodziny o przedstawienie opinii na temat Bartoszyckiego Domu Kultury. Ja bym prosił właśnie o takie zwięzłe opinie, bo wszyscy otrzymaliśmy te sprawozdania, z pewnością się z nimi zapoznaliśmy. Także proszę o krótkie, zwięzłe opinie. Bo jak trzeba, to ja mogę blokowo za te wszystkie moje, bo to my mamy do ZAO włącznie, BEDEK, MB, tutaj do ZAO, to są nasze. Powiem tak, ja już tutaj w czasie przerwy byłam u pani z MOPS-u i ze Środowiskowego Domu, i właśnie jestem pełna podziwu temu wszystkiemu, co one robią i tym wszystkim zadaniom, bo to jest naprawdę masa zadań, które idą do mieszkańców i tej pomocy. Praktycznie mówiąc, prawie nie ma sesji, żebyśmy jakieś tam pieniądze nie przekazywali na te dodatkowe rzeczy. Wszystkie firmy, wszystkie tutaj te właśnie jednostki organizacyjne, dla których jesteśmy komisją wiodącą, przedstawiły swoje sprawozdania. Komisja nie miała żadnych zastrzeżeń do tego. Natomiast no, duże finanse na to idą, bo wiadomo, że i edukacja, i kultura potrzebuje trochę pieniędzy. Może być więcej dla przyszłej rady, żeby było, żeby jeszcze lepsi wykonawcy mogli występować. Natomiast my jesteśmy oczywiście pozytywnie do tego. Ja od razu, jak jestem tutaj, to chciałam bardzo serdecznie podziękować wszystkim szefom tych jednostek za tą 5-letnią współpracę. Dziękuję bardzo i dziękuję komisji również za współpracę. Jesteśmy na tak. Rozumiem. Dziękuję bardzo. Wobec tego stwierdzam, czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat sprawozdania Bartoszyckiego Domu Kultury? O tak, zrobimy po zasłyszeniu opinii. Proszę bardzo, pan radny Lidziński, pan radny Puszko też, tak? Proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, mam pytanie dotyczące paragrafu usługi obce, czyli ochrona imprez, między innymi w Bartoszyckim Domu Kultury. Wynajem sceny, zadaszenia, wynajem kabin, to. Jest to dosyć droga pozycja, ponieważ w tym roku na
tą pozycję, w roku 2023 na tą pozycję wydatkowano prawie 250 tysięcy złotych. W poprzednim roku była to kwota prawie 210 tysięcy złotych. Chciałem zapytać, czy to zadaszenie, wynajem sceny, czy ochronę imprez systematycznie każdego roku realizuje jedna ta sama firma, czy są jakieś zapytania ofertowe, jest wybór najtańszej firmy, która to organizuje? To jest jeden paragraf. I jeszcze drugi chciałbym, żeby pan dyrektor może powiedział odnośnie usług remontowych, ponieważ też dosyć duża kwota, prawie 70 tysięcy złotych w 2023 roku została wydatkowana na remonty. W roku 2022 była to kwota niespełna 9 tysięcy złotych. Jakie remonty, jaki był zakres tych remontów, co zostało objęte tymi remontami i kto wykonywał te remonty, jaka firma wykonywała te remonty w 2023 roku? Dziękuję. Dobrze, pan radny Puszko też do BDK-u, tak? Proszę. Chciałbym zadać dwa pytania związane właśnie z działalnością Bartoszyckiego Domu Kultury. Pierwsze pytanie dotyczy właśnie zestawienia ilości organizowanych imprez. Tutaj sobie to dokładnie przejrzałem i seanse filmowe, to jest informacja, że były 72 seanse filmowe wyświetlone właśnie w ubiegłym roku. Podzieliłem to sobie przez ilość właśnie miesięcy, czyli wychodzi, że w ciągu miesiąca w Bartoszyckim Domu Kultury było wyświetlanych aż 6 filmów. I chciałbym się dowiedzieć jako mieszkaniec Bartoszyc, czy wśród tych ile było nowych filmów właśnie wśród tych 72 seansów filmowych, bo no mówię, temat kina to jest temat, który przy każdej kampanii wyborczej się będzie pojawiać, dopóki właśnie nie będzie nowych filmów tak wyświetlanych w naszym Bartoszyckim Domu Kultury, to ten temat będzie się po prostu ciągnął w nieskończoność. I w zasadzie no mieszkańcy no mają rację, tak, bo się domagają tego, żeby nowe filmy po prostu były wyświetlane. Ja dzisiaj wszedłem na stronę BDK-u, nie ma żadnej informacji. Tutaj wychodzi mi z zestawienia, że 6 filmów, tak? Wchodzę na stronę BDK-u, ani jednego filmu w tym miesiącu. Wszedłem na stronę też kina Ignacy w Lidzbarku, z Lidzbarka Warmińskiego. Każdego tygodnia pojawiają się nowe filmy. Tak? Jest jeden film dla dzieci, jest jeden film dla osób dorosłych. Podobnie też rzecz ma się właśnie w kinie w Kętrzynie. Taka sama sytuacja. Nowy film, tak, nowa bajka dla dzieci, nowy film dla dorosłych. Czy my jesteśmy, słuchajcie, jakimś, za przeproszeniem, za ściankiem, że nie możemy tego samego rozwiązania wprowadzić. Mamy tutaj przecież pana Hećmana. Pan Hećman zakładał, był burmistrzem Kętrzyna, zakładał właśnie kino Gwiazda, tak, bo był jak gdyby, jego ludzie tak byli za to odpowiedzialni. Czy pan dyrektor BDK-u orientował się, jaki to jest koszt właśnie miesięczny wykupu licencji, tak, bo to są filmy zazwyczaj popremierowe. One się w Lidzbarku, w Kętrzynie pojawiają po 2 tygodniach i one są na pewno dużo, dużo tańsze. Czy my nie moglibyśmy tego rozwiązania wprowadzić w naszym mieście? I problem kina byłby po prostu rozwiązany raz definitywnie. Nie musimy budować obiektu, bo mamy BDK, prawda, mamy nowy projektor, mamy warunki, tylko po prostu no, trzeba sprawy właśnie z tą licencją rozwiązać. No jakie by to były koszty, tak? Bo to jest dla nas bardzo, bardzo istotne. Ale potrzeba mieszkańców jest i jak wchodzimy tak w czasie kampanii, tutaj rozmawiamy z mieszkańcami, no to ludzie właśnie mówią, że to kino po prostu jest tutaj, można powiedzieć, priorytetem w naszym mieście. Bo musimy, nie możemy oszczędzać na kulturze. Także możemy po prostu jak gdyby zaczerpnąć z gotowych rozwiązań. Mamy gotowe rozwiązania w Kętrzynie, mamy tutaj byłego burmistrza Kętrzyna właśnie, które kino zakładał, może się tutaj podzielić doświadczeniem, jak to wygląda, jak to funkcjonuje. Dobrze. Także ja uważam, że to jest naprawdę sprawa prosta do rozwiązania. Dobrze, rozumiemy pytanie. I to jest jedno z pytań. I jeszcze jedno pytanie mam dotyczące właśnie ilości prelekcji i wykładów, bo tak
dwa wykłady w ciągu całego roku to moim zdaniem jest zbyt mało. Można by było na przykład zaprosić pana Artura Beckera, nie wiem czy tutaj państwo się orientujecie, to jest były mieszkaniec Bartoszyc, który w 1985 roku wyjechał do Niemiec, pochodzi z rodziny polsko-niemieckiej, uczęszczał do szkoły podstawowej numer 4 i napisał, jest w Niemczech bardzo znanym pisarzem, jest bardzo znanym właśnie autorem, napisał powieść Kinomuza, w której właśnie opisuje, ale nie, bardzo proszę. To jest, no przecież, to jest tylko taka krótka informacja, żeby mieszkańcy po prostu też wiedzieli, że mamy postacie, które są związane właśnie z naszym miastem. No tak, można by było tego właśnie pana na przykład na taki wykład, na taką prelekcję zabrać. No ale taki wniosek to nie w tym momencie. Proszę bardzo, pan, chwileczkę, pan burmistrz zawsze poza kolejnością ma może możliwość zabrania głosu, proszę. Mam wniosek wewnętrzny. Bardzo proszę nie informować o tym, w jaki sposób ktokolwiek z nas prowadzi kampanię w sytuacji, kiedy jest to sesja Rady Miasta. Prosiłbym bardzo. Poza tym w porządku, dziękuję. Oczywiście to jest ewidentne, to było w to wystąpienie, moim zdaniem również. Prosiłbym zaniechać tego. Proszę bardzo, pani radna. Ja mam pytanie, co oznacza na przykład zajęcia ceramiczne bezpłatne łamane na płatne? Okej. No to proszę panie dyrektorze, do mikrofonu zapraszam. Szanowni państwo, od ostatniego może pytania zacznę. Zajęcia bezpłatne trwały w okresie feryjnym na przykład, czy tam warsztatowo były traktowane, a zajęcia stałe są odpłatne. Pieniążki, które są zbierane przez Bartoszycki Dom Kultury, nie są to jakieś duże pieniądze, to jest w wysokości 50 zł miesięcznie i przeznaczamy je na zakup materiałów, czyli gliny, szkliwa, farb. Dosyć drogie materiały, które po prostu na to są zbierane pieniążki. A zajęcia bezpłatne trwały w okresie feryjnym i najprawdopodobniej to jest właśnie wpisane. Jeżeli chodzi o kino, szanowny panie radny, powiem tak, my mamy licencję na kilkaset bajek, filmów. Ta licencja ma pewne warunki, czyli nie możemy publikować tego na własnej stronie. Tak jak mówiłem, została stworzona grupa zamknięta. Powtarzałem to przez całą kadencję kilkukrotnie. Rozmawialiśmy o tym osobiście, doskonale pan o tym wie. Jest grupa zamknięta, na którą można wejść, sprawdzić jakie filmy i bajki będą wyświetlane, chociaż z filmów dla dorosłych w takim sensie w tygodniu zrezygnowaliśmy z jednego względu, ponieważ dwie osoby czasami przychodziły na te filmy. No, mając obecnie dostęp mając osobiście dostęp do wszelkich mediów, tak, czyli każdy to w telewizorze praktycznie własnym może oglądać, myślę, że nie miałoby to faktycznie sensu. Jeżeli chodzi o poranki kinowe, czyli co niedzielę odbywają się poranki kinowe dla najmłodszych i tu faktycznie mamy ogromną frekwencję. Dzieciaki z rodzicami wspólnie przychodzą na te bajki i te bajki są oglądane. Jeżeli chodzi o nowości w Bartoszyckim Domu Kultury, no to przyjeżdża kino objazdowe. Corocznie, co prawda zmienia się troszeczkę nazwa tego, ile razy do roku w tej chwili nie odpowiem, w miesiącu bodajże raz, czy raz na dwa miesiące takie kino do nas przyjeżdża i te nowości można obejrzeć. Proszę zdać sobie sprawę z jednej rzeczy. My nie jesteśmy kinem. My jesteśmy domem kultury, który wykorzystał po prostu wielkość naszej sali widowiskowej, nasz projektor, który został zakupiony dzięki państwu zresztą. Dziękujemy serdecznie. Tak samo monitor, który jest, na którym są wyświetlane te filmy. I to jest tak jakby na plus no, do całej oferty Bartoszyckiego Domu Kultury. Także z tą licencją, ale faktycznie być może pojawią się nowe rozwiązania, czyli będzie można zwiększyć częstotliwość popremierowych filmów i wtedy taką licencję, jeżeli ona nie będzie droga, to faktycznie będziemy w stanie wykupić.
Ad voce tego, co pan dyrektor przed chwilą powiedział, mi chodziło przede wszystkim o nowe filmy, tak? Nie o te filmy, które już gdzieś tam na rynku krążą od 20-30 lat, i żeby nie było takich sytuacji, bo mówię, nie każdy mieszkaniec powiatu, bo to w zasadzie mieszkańcy powiatu również korzystają z Bartoszyckiego Domu Kultury, nie tylko mieszkańcy Bartoszyc, bo to jest, można powiedzieć, obiekt taki ogólnodostępny dla wszystkich, mają możliwość właśnie wejścia do tej grupy zamkniętej. Dlatego no, ludzie przychodzą nie na stare filmy, tylko przede wszystkim przychodzą właśnie na firmy nowe, tak? I o te filmy mi przede Pani wszystkim radny, chodzi. Po to przyjeżdża kino objazdowe, tak na nie tak raz na dwa miesiące, tylko ja przeczytałem tutaj w sprawozdaniu, to jest raz, nie wiem, na trzy miesiące, tak? Na cztery miesiące, to jest zbyt mało w Lidzbarku Warmińskim, co tydzień jest praktycznie nowy film. Lidzbark Warmiński także funkcjonuje jako typowe kino, także to też zmienia postać. W Kętrzynie jest podobnie, tak? To są... To też jest kino, to też jest kino. No ale to my możemy to samo jak gdyby rozwiązanie tutaj w naszym mieście wprowadzić. To jest zadanie gdyby też dla przyszłej rady, tak? Żeby właśnie jak gdyby te wzorce, które funkcjonują właśnie w innych miastach, tutaj zaczerpnąć do naszego miasta i żeby po prostu w końcu zaspokoić potrzeby mieszkańców. Bo mieszkańcy nie chcą przechodzić. Panie radny, ale ja przepraszam, muszę interweniować. Panie radny, po prostu panie radny, i chcą oglądać panie radny, nowe filmy. Panie radny, bardzo proszę, oceniamy wykonanie zadań za miniony rok. Debata, którą pan toczy, byłoby bardzo pożyteczna, gdybyśmy ustalali program, jakim ma się zajmować Bartoszycki Dom Kultury, w tym emitowanie filmów. Także bardzo proszę, nie przeciągajmy tego. Dziękuję panu dyrektorowi. Jeszcze odpowiem może na pytanie proszę związane z remontem, tak? Co obejmował remont. W znacznej przewadze, tutaj ta kwota, pan radny wspomniał, 70 ponad tysięcy, to jest remont, modernizacja sali widowiskowej, sceny głównie, tak? Czyli to, co przedstawialiśmy na zdjęciach na naszej stronie, co przedstawiał telewizja kablowa Barcat. Było to w opłakanym stanie po wielu latach, tak? I byliśmy zmuszeni to wszystko zabezpieczyć tak, żeby to nie groziło jakimś zawaleniem, odpadaniem tynku. No i przede wszystkim wymiana powierzchni sceny na taką profesjonalną, bardzo profesjonalną, spełniającą standardy współczesne. No to tutaj duża część tej kwoty właśnie to jest ta nie wiem jak to nazwać, podłoże tak sceny, podłoże sceny. Panie dyrektorze, ale chciałbym jeszcze zapytać, czy było jakieś zapytanie ofertowe do firmy, która to wykonywała? Tak, czy oczywiście to... za każdym razem takie jaka firma rozpytanie wykonywała ten remont? Przepraszam, nie odpowiem. Lokalna nasza jakaś? Czy? Jedna firma znajdująca się w Lidzbarku Warmińskim remont, czyli całą pracę wykonała też firma z Bartoszyc. Firma z Bartoszyc, jeżeli chodzi. Jeszcze mam pytanie odnośnie tych usług obcych, czyli ochrona imprez, zadaszenia i tak dalej. Kwota jest bardzo wysoka, bo prawie 250 tysięcy. Jest ona prawie równa kwocie, która jest za usługi kulturalne, koncerty i spektakle, czyli wydaliśmy praktycznie na zadaszenie i ochronę imprez tyle, co na gwiazdy wykonawców. Szanowny panie radny, chętnie odpowiem, bardzo dziękuję za to pytanie, ponieważ to jest taki temat być może niezrozumiały dla wszystkich. My obracając się w tej branży na co dzień, wiemy doskonale, że niejednokrotnie to kwota techniki scenicznej, oświetlenia przewyższa kwotę występujących artystów. Proszę zwrócić na to uwagę, zazwyczaj dzieje się to przy imprezach masowych, przy imprezach większych, dużych. Tutaj naprawdę ogromny szacunek, jeżeli chodzi o pracowników Bartoszyckiego Domu Kultury, o moją pracę, jakieś kontakty, którymi możemy ściągnąć po prostu pewne firmy tutaj, które są w stanie obsłużyć te imprezy, bo naprawdę artyści mają rajdery coraz bardziej wygórowane i myślę, że w przyszłym roku kwota przyznana na obecny rok na organizację takich Dni Bartoszyc będzie na pewno niewystarczająca, ponieważ wymogi są coraz większe, będziemy mogli sobie pozwolić na coraz mniej. Artyści tyle nie kosztują, co kosztuje technika sceniczna. I jeszcze rozumiem, że za każdym razem te zapytania ofertowe są kierowane do firm, tak, wybierana jest najtańsza opcja. Tak? Jest tak zwane rozpytanie i doskonale wiemy po prostu jakie są realia, ile kosztują tego typu usługi. Bardzo dziękuję. Dziękuję panie dyrektorze. Nie ma więcej uwag do
sprawozdania Bartoszewskiego Domu Kultury. Tym samym stwierdzam, że Rada przyjęła do wiadomości sprawozdanie Bartoszewskiego Domu Kultury z zadań w 2023 roku. I bardzo bym prosił, jeśli są właśnie pytania, żebyśmy się odnosili do tego, co mamy w sprawozdaniach, a nie do wizji, kreować jakieś wizje na przyszłość. No, w mojej ocenie było troszkę inaczej. Teraz usłyszeliśmy wobec tego taką zbiorczą, jak rozumiem, opinię na tych sprawozdań, które za chwilę będę wymieniał, do których będziemy zaraz wracać. Także w tej chwili mamy przed sobą sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej. Opinia komisji jest pozytywna. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos na temat tegoż sprawozdania? Jeśli nie, stwierdzam, że Rada przyjęła do wiadomości sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej z realizacji zadań w 2023 roku. Jesteśmy przy rozpatrywaniu sprawozdania Bartoszewskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Tu również usłyszeliśmy opinię, że jest pozytywna. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos na temat? Proszę bardzo, pan radny Lidziński. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Mam pytania również związane z wydatkowaniem środków w Bartoszewskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w roku 2023. W dwóch też paragrafach. Pierwszy to jest zakup usług pozostałych, w której kwota wydatkowana w 2023 roku jest prawie 190 tysięcy, z czego prawie 9 tysięcy to jest obsługa basenu. W ramach tej obsługi koszty związane z tą obsługą między innymi były to koszty usług ratownictwa wodnego w kwocie 60 tysięcy złotych, ale nie tylko, bo tam są też remonty maszynowni, wymiany pomp. I teraz wiemy, że w 2023 roku basen funkcjonował przez miesiąc, od 1 sierpnia do końca sierpnia. W 2022 roku basen funkcjonował przez 2 miesiące, od 1 lipca do końca sierpnia. Kwotę usług ratowniczych w 2022 roku wykazano w sprawozdaniu za tamten okres na 51 tysięcy złotych. Za rok 2023 jest to kwota 60 tysięcy złotych, kiedy basen funkcjonował tylko przez miesiąc. Dodatkowo w tych usługach pozostałych występuje remont maszynowni basenu zarówno w roku 2022, jak i w 2023. W 2022 roku na remont maszynowni wydano ponad 30 tysięcy złotych, w roku 2023 ponad 24 tysiące złotych. Wymiany pompy również występują w roku 2022 i w roku 2023. Co powoduje takie koszty przy obsłudze basenu jednomiesięcznym w roku 2023, że one są porównywalne do tego, co było w roku 2022. To jest zakup usług pozostałych. Natomiast koszty utrzymania basenu występują również w paragrafie 4.210, zakup materiałów i wyposażenia. Tam jest między innymi są środki czystości i chemia basenowa. Chemia basenowa w roku 2022 wynosiła prawie 60 tysięcy złotych, a w roku 2023, kiedy basen funkcjonował przez miesiąc, wynosiła 50 prawie tysięcy złotych. Więc jest to koszt praktycznie prawie identyczny w porównaniu z poprzednim rokiem. Skąd takie koszty? Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa ma pytanie do sprawozdania? Jeśli jest Pan Dyrektor, to proszę o odpowiedź. Nie ma pana dyrektora. Mam nadzieję, że wobec tego usłyszy, może tak się umówimy, że pan dyrektor odpowie na piśmie dla pana radnego. Bardzo proszę na piśmie, a chyba że pan skarbnik zna te koszty, to... No, takich szczegółów czy komisja dając pozytywną opinię, czy zastanawiała się nad tymi kosztami, bo tutaj też nie ma informacji żadnej. Nie zastanawialiśmy się nad tymi kosztami, jednak na pewno ceny wszystkich tych środków poszły w górę. Natomiast no, tak jak wczoraj zapytałam na komisji, no nie mieliśmy. Dobrze, tutaj. Dobrze. Po prostu pan radny otrzymał odpowiedź na piśmie w związku z nieobecnością pana dyrektora.
Bartoszyckiego i Szotu. Jeśli nie ma więcej pytań do tegoż sprawozdania, stwierdzam, że Rada przyjęła do wiadomości sprawozdanie Bartoszyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z realizacji zadań w 2023 roku. Następne sprawozdanie to jest sprawozdanie Środowiskowego Domu Samopomocy. Tu również usłyszeliśmy opinię komisji. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeśli nie, stwierdzam, że Rada przyjęła do wiadomości sprawozdanie Środowiskowego Domu Samopomocy z realizacji zadań w 2023 roku. Jesteśmy przy sprawozdaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Tu również usłyszeliśmy opinię. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos na temat sprawozdania? Jeśli nie, stwierdzam, że Rada przyjęła do wiadomości sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z realizacji zadań w 2023 roku. Następne sprawozdanie to sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Wspierania Rodziny Miasta Bartoszyce na lata 2022-2024 za rok 2023. Tutaj również się, jak rozumiem, komisja się odniosła do tego sprawozdania w tym pani wystąpieniu zbiorczym, że tak powiem. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos na temat tegoż sprawozdania? Stwierdzam, że Rada sprawozdanie przyjęła do wiadomości. Sprawozdanie Zespołu Administracyjnego Oświaty. Czy ktoś, proszę bardzo, pani radna. Tak, dziękuję bardzo. Ja chciałabym usłyszeć taką informację, której tutaj nie wyczytałam. Mam nadzieję, że nie przeoczyłam. Informacja dotycząca, panie dyrektorze, dzieci, które powinny otrzymać, czy powinny mieć zapewnione miejsce w przedszkolach. Czy wszystkie dzieci, czy i może inaczej, czy ilość miejsc w przedszkolach odpowiada podażowi, tak, popytowi, czy to się, nie potrafię tego ładnie wyrazić, ale wiemy, o co chodzi, tak? Czy po prostu brakuje miejsc nam w tych przedszkolach w stosunku do ilości dzieci potrzebujących, czy nie? To jest jedno pytanie. A drugie pytanie związane z tym, co mi jest na co dzień w pracy zawodowej bardzo bliskie, czyli zatrudnienie specjalistów, psychologów, pedagogów, terapeutów, logopedów w przedszkolach. I nie tylko w przedszkolach, ale również w szkołach podstawowych, ponieważ ja na co dzień mam do czynienia z tą kwestią i codziennie słyszę, że ktoś, kto powinien mieć opiekę zapewnioną logopedyczną czy terapeutyczną, pedagog, terapeuta, o to mi chodzi, że nie ma takie dziecko zapewnionych zajęć, gdyż nie ma specjalisty. I chciałabym go usłyszeć, bo tutaj no myślę, że fajnie byłoby tak jeszcze dodać tą informację, że wszystkie dzieci potrzebujące mają zapewnioną opiekę i pomoc w tym zakresie. Dziękuję. Więcej pytań do tego sprawozdania nie ma, tak? Państwo radnych nie mają. Proszę bardzo, panie dyrektorze. Szanowni Państwo, no przepraszam z całym szacunkiem, ale te pytania nie dotyczą sprawozdania ZAO. Te pytania dotyczą informacji o stanie realizacji zadań oświatowych i takie sprawozdanie składamy corocznie w okresie przed końcem października każdego roku za poprzedni rok szkolny. Ale mogę z pamięci tylko zacytować, że w 2023 roku wszystkie dzieci zostały wszystkim dzieciom, których zgłoszono do przedszkoli, zostały zaproponowane miejsca w przedszkolach. Mówię takim trochę dziwne sformułowanie, dlatego że oczywiście czasami tak bywa, że nie w konkretnie w tym przedszkolu, które było przedszkolem pierwszego wyboru, a w przedszkolu na przykład drugiego wyboru. Ale generalnie wszystkim dzieciom zaproponowano te miejsca. Mówimy o 2023 roku. A te informacje dotyczące specjalistów i tak dalej, prawda, to są rzeczy, za które odpowiadają dyrektorzy szkół, dyrektorzy przedszkoli i oczywiście ja umieszczam te wszystkie informacje w informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny i to w październiku Państwo otrzymujecie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Nie ma więcej uwag, w związku z tym stwierdzam, że Rada przyjęła do wiadomości sprawozdanie Zespołu Administracyjnego Oświaty z realizacji zadań w 2023 roku. Jesteśmy przy sprawozdaniu Zakładów Usług Komunalnych. Proszę również o zwięzłą opinię, panie przewodniczący. Nie wiem, czy da się zwięźle opisać działalność Zakładu Usług Komunalnych.
Ale wiemy, że sprawozdanie otrzymali wszyscy radni i w tym momencie należałoby podkreślić, że spółka jest zarządzana po prostu świetnie. Tutaj wszyscy w Komisji Gospodarki Miejskiej, Zakład Usług jest zarządzany świetnie. Przepraszam, dziękuję. Zespół pracuje bardzo sprawnie, wykonując zadania zaplanowane oraz wszystkie te, które wynikają z trybów alarmowych, które likwidują jakieś zagrożenia w mieście. Swoją działalnością polegającą między innymi na odzyskiwaniu materiałów rozbiórkowych i ponownym wykorzystaniu przyczynia się również do tego, że mamy duże oszczędności w budżecie. A dowodem na to za 2023 rok, który tutaj pan dyrektor napisał, jest 2000 metrów kwadratowych miejsc parkingowych wokół cmentarza przy ulicy Leśnej, utwardzone i ustabilizowane nasze drogi gruntowe oraz podbudowa i warstwy konstrukcyjne pod nowo obudowane ciągi piesze i jezdne, w których wykorzystano pokruszone materiały z rozbiórki materiałów drogowych. Widzimy też ławki parkowe, piaskownice, płoty, które są naprawiane z wywrotów i złamanych drzew. To drzewo, żebyście państwo wiedzieli, zawożone jest do tartaku. Tam powstaje surowiec, który następnie służy do naprawy tych zniszczonej małej architektury w mieście. Dodatkowo też znaczne ilości drewna opałowego pozyskuje się z wycinek sanitarnych. Spółka stanowi ponadto silne wsparcie dla innych podmiotów w mieście. Komisja zapoznała się z przedłożonym sprawozdaniem z działalności i przyjmuje do wiadomości. Dziękuję. Dziękuję. Chodzi nie tyle spółka, co zakład. Czy są jakieś uwagi do tak, ma pan rację. Tego sprawozdania? Jeśli nie ma uwag, stwierdzam, że Rada przyjęła do wiadomości sprawozdanie Zakładu Usług Komunalnych z realizacji zadań w 2023 roku. Jesteśmy w punkcie 6 porządku obrad. Przyjęcie protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat tegoż projektu? Właśnie, przepraszam, tego sprawozdania, bo właśnie protokołu. Jeśli nie, stwierdzam, że Rada przyjęła protokół z kontroli do wiadomości. Punkt 7 porządku obrad. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024 w 2023 roku. I tym razem poproszę pana przewodniczącego Komisji Samorządowych i Bezpieczeństwa, pana Karola Kapuścińskiego, o przedstawienie zwięzłej opinii na temat tegoż sprawozdania. Członkowie komisji po zapoznaniu się ze sprawozdaniem przyjęli je do wiadomości. Zwięzłe. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Jeśli nie, stwierdzam, że Rada przyjęła sprawozdanie do wiadomości. Punkt 8 porządku obrad. Sprawozdanie z realizacji programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla miasta Bartoszyce na lata 2019-2023 w 2023 roku. Również poproszę pana przewodniczącego o opinię na temat tegoż sprawozdania. Podobnie jak w poprzednim przypadku, po zapoznaniu się przyjmujemy do wiadomości. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Jeśli nie, stwierdzam, że Rada przyjęła sprawozdanie do wiadomości. Punkt 9 porządku obrad. Projekt stanowiska Rady Miasta w sprawie skargi mieszkańca miasta Bartoszyce na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Otrzymali panie i panowie radni. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat tego stanowiska? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem stanowiska w treści, w której państwo otrzymali w materiałach? Proszę o głosowanie teraz. Pani Zabłocka. Stwierdzam, że stanowisko zostało podjęte jednogłośnie. Punkt 10 porządku obrad. Projekt stanowiska w sprawie petycji dotyczącej zmiany uchwały w sprawie diet dla radnych. Otrzymali państwo również. Czy tutaj opinię ma na ten temat pan przewodniczący komisji? Nie. Nie. Dobrze. Wobec tego, czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat tego stanowiska?
Jeśli nie, poddaję to pod głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem stanowiska, przeciw lub się wstrzymuje, proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że stanowisko zostało podjęte jednogłośnie. Punkt 11a porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy miejskiej Bartoszyce na rok 2024 i autopoprawkę, którą państwo otrzymali. Jest to projekt oznaczony numerem 1/80. Poproszę panią Lucynę Jędryczka, przewodniczącą Komisji Programowej i Budżetu, o przedstawienie opinii na temat projektu uchwały. Opinia Komisji Programowej i Budżetu w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2024 rok. Dochody, dział 758 i w tym rozdział 758.01 zwiększenie o 3 503 105 zł subwencji oświatowej w związku ze wzrostem płac i odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Nauczycieli. Rozdział 758.06 zwiększenie o 1 276 303 zł dochodów z tytułu subwencji rozwojowej. Dochody z tego tytułu samorząd może przeznaczyć na dowolny cel. Dział 852, rozdział 852.95 zwiększenie dochodów o kwotę 20 000 zł z tytułu dofinansowania przez PCPR organizacji przeglądu Bartoszyckie spotkania twórców niesamodzielnych i wszystkie dochody komisja zaopiniowała pozytywnie. Wydatki. Dział 750, rozdział 750.14 i rozdział 750.23 przeniesienie z rozdziału 750.23 do rozdziału 750.14 kwoty 5 000 zł na pokrycie kosztów związanych z egzekucją w postępowaniu administracyjnym. Na przykład koszty komornicze. Opinia pozytywna. Dział 750, rozdział 750.23. Zwiększenie o 53 000 zł wydatków z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zwiększenie wynika z poniesionych opłat na ten fundusz na pracownika. Pozytywna opinia. Dział 750, rozdział 750.85. Zwiększenie o 6 667 zł wydatków z przeznaczeniem oczywiście na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zwiększenie wynika z podniesienia tego odpisu. Pozytywna opinia. Dział 801, rozdział 801.01 i 801.03 i 801.32, paragraf 41.10, 41.20, 44.40, 47.10 i 47.90. Zwiększenie o 3 503 105 zł planu wydatków. Tak jak w dochodach, w związku ze wzrostem płac nauczycieli i odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Dział 801, rozdział 801.01, paragraf 60.50. Zwiększenie o 35 000 zł wydatków z tytułu opracowania projektu modernizacji ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 8. Opinia pozytywna. Dział 852, rozdział 852.03. 852.19, 852.95, paragraf 44.40, zwiększenie o kwotę 12 000 zł planu wydatków na zwiększony odpis na Fundusz Świadczeń Społecznych. Dział 852, rozdział 852.95, paragraf 41.70 i 43.00, zwiększenie o 20 000 zł planu wydatków na organizację przeglądu Bartoszyckie spotkania osób niesamodzielnych. Opinia pozytywna. Dział 900, w tym rozdział 913, zwiększenie o 30 000 zł planu wydatków z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji budynku schroniska dla zwierząt na ulicy Przemysłowej. Opinia pozytywna. Rozdział 917, zwiększenie o 6380 zł z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Dział 926, rozdział 926.04, paragraf 4210, zwiększenie o 9900 zł planu wydatków z przeznaczeniem na zakup defibrylatora na halę sportową przy ulicy Korczaka. Opinia pozytywna. Dział 926, rozdział 926.04, paragraf 44.40,
zwiększenie o 10 353 zł planu wydatków z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz socjalny, opinia pozytywna. I autopoprawka, zwiększenie wydatków budżetu miasta, dział 754, rozdział 754-95, paragraf 61-70 o kwotę 100 000 zł, przepraszam, to przeznaczenie jest na wsparcie Państwowej Straży Pożarnej w zakresie dofinansowania prac budowlanych związanych z budową ogrodzenia, instalacji oświetleniowej i wodociągowej. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Proszę Panią Pani Radna Elżbieta Zabocka, później Pan Karol Kapuściński. Panie Burmistrzu, ja chciałam dopytać odnośnie tego schroniska dla zwierząt. Bardzo fajna inicjatywa. Myśmy mówiliśmy o tym już dawno. I teraz pytanie moje jest takie, które gminy, z którymi gminami Pan rozmawiał, no bo wiadomo, że jako sami, jako miasto, to będzie nam bardzo ciężko to schronisko utrzymać. I na jakim etapie były rozmowy, czyli czy gminy partycypują w to schronisko, na jakiej zasadzie to jest uzgodnione. Dziękuję. Proszę Pan Karol Kapuściński. Panie Burmistrzu, mam pytanie odnośnie autopoprawki. Czy my jesteśmy jedynym samorządem, który udziela takiej dotacji, czy są jeszcze jakieś inne samorządy, które też tej dotacji dla Straży Pożarnej będą udzielać? Więcej pytań nie ma. Proszę bardzo, Panie Burmistrzu. Z przyjemnością odpowiem na oba pytania. Pytanie Pani Elżbiety Zabłockiej dotyczące schroniska dla zwierząt. Tak, rozmowy toczyły się przez cały poprzedni rok, o czym Państwa informowałem wcześniej, z gminą Bisztynek, gminą miejsko-wiejską Bisztynek i gminą Bartoszyce. Niestety gmina Bartoszyce odmówiła nam wspólnej realizacji tego projektu. Planowane wcześniej to było na terenie właśnie gminy wiejskiej ze względu na to, że według nich nie odnaleziono takiego miejsca, w którym można by to było zrobić. Więc poszukiwaliśmy takiego terenu na terenie miasta w odpowiednich odległościach ze wszystkimi tak zwanymi normami spełniającymi te podstawowe warunki stworzenia schroniska dla zwierząt. Nadal jest pełna deklaracja gminy miejsko-wiejskiej Bisztynek w temacie partycypacji i w kosztach utrzymania i w kosztach budowy. Pozostałe gminy, a było takie zapytanie, nie były zainteresowane budową schroniska wspólnego. Co nie znaczy, że nie będą, że nie będą zainteresowane przy oczywiście odpowiedniej opłacie, która nam prawdopodobnie będziemy próbować, jeżeli nie są partycypantami, współwłaścicielami, można powiedzieć, tych obiektów, odpowiednio wyższą opłatę za dane zwierzę, jeżeli będzie próba dostarczenia do nas takiego zwierzęcia, pobierać od tych gmin, które nie były zainteresowane tym działaniem. Myślę, że to schronisko dla zwierząt jest potrzebne. Mówię, w tamtym roku rozmawialiśmy, liczyłem na odpowiedź pana wójta. Czterokrotnie czy pięciokrotnie pisaliśmy prośbę o informację, jak się do tego odniesie i dopiero w tym roku tak naprawdę on odpowiedział, że przekazał mi tą informację telefonicznie. Akurat nie pamiętam, aby taka sytuacja nastąpiła, ale okej. Więc dostaliśmy tą informację na piśmie, że nie są zainteresowani. Co do autopoprawki. Nie tylko my decydujemy się pomóc dla Państwowej Straży Pożarnej na stworzenie, tak naprawdę to są jakby te sprawy techniczne, które tu są opisane, a one dotyczą tak naprawdę całego przedsięwzięcia związanego z torem, można powiedzieć, i boiskiem dla strażaków ochotników, który miałby być usytuowany na terenie Straży Pożarnej Państwowej, tutaj powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach, związany ze szkoleniem osób starszych związanych z OSP i dorosłych oraz oczywiście z działalnością związaną z młodzieżą. Jest to szczytny cel. Każda gmina partycypuje w jakiejś kwocie. No adekwatnie też chyba do wielkości też budżetów. Nas proszono o 100 tysięcy, ja taki wniosek Państwu przedstawiam w autopoprawce. Pozostałe chyba gminy przeznaczają po 50 tysięcy złotych z terenu powiatu bartoszyckiego. Dziękuję. Dziękuję. Może Pani Elżbieta się chciała dopytać, później Pan Przewodniczący. Panie Burmistrzu, bo ja akurat rozmawiałam z Panem Wójtem.
I z tego, co ja uzyskałam informację, to zapytanie było o teren i pan wójt twierdził, że ten teren, o który pan pytał, jest w obrębie naszym, czyli jest terenem miejskim. I taką mam informację, a z tego, co wiem, to pan wójt był bardzo zainteresowany tym wspólnym. Właśnie, jeżeli pan może, to bardzo chętnie bym zobaczyła to pismo. No, fajnie. Tylko mówię, ale bo rozumiem, że pierwsze miało być na Wysiece, pierwsza lokalizacja, tak? Pierwsza lokalizacja miała być wskazana przez pana wójta w okolicach Wysieki i w taki sposób rozmawialiśmy, bo ja nie widzę powodu rozmawiać z panem wójtem, gdy miałbym dzierżawić teren na poziomie Wysieki i pan wójt nie był potrzebny do takich rozmów, więc jakby byłby potrzebny do ewentualnej partycypacji. Natomiast dla mnie absurdalne było wydzierżawianie następnego terenu na terenie gminy i płacenie następnej kwoty dzierżawy dla gminy za to, że będę miał swoje schronisko. Więc jest to dla mnie absurdalne. Miałem nadzieję, że będzie to wspólne schronisko na terenie gminy, że koszty związane z dzierżawą, czyli brakiem dzierżawy, jeżeli jest to teren gminy, przejdzie na gminę. My tak samo chcieliśmy się dofinansować działanie i budowę tego schroniska właśnie na poziomie gminy w okolicach Wysieki, ale nie na naszym terenie dzierżawionym. Więc i te rozmowy trwały, tu z Czesławem Sykitą byliśmy, z panem Czesławem Sykitą byliśmy bezpośrednio u pana wójta jeszcze w poprzednim roku. Jeżeli pan wójt czegoś nie zrozumiał, no to jest mi bardzo przykro, tak? Natomiast no, trzykrotnie pytaliśmy, jakie są zaawansowania tego i odpowiedzi na to, to dostałem lakoniczną odpowiedź, za chwilę odczytam, że przekazał mi to telefonicznie, a naprawdę sobie takiej rozmowy nie przypominam, a spotykaliśmy się w międzyczasie z 15 razy i nigdy mi takiej odpowiedzi nie udzielił. Dobrze, to wyjaśnimy może tą sprawę, jak przejdzie pismo. Ja tylko jeszcze chciałam powiedzieć, że dobrze się stało, panie burmistrzu, że to będzie na ulicy Przemysłowej, dlatego że w schronisku jak zawsze najważniejsi są wolontariusze, a niestety no, do Wysieki ci wolontariusze podejrzewam, że nie byliby w stanie dotrzeć, także myślę, że to jest dobra lokalizacja. Dziękuję. Dobrze, pan zgadzam się, przepraszam panie przewodniczący, zgadzam się, długo się nad tym zastanawialiśmy, szukaliśmy też takiego miejsca, które będzie dość odległe od zabudowań mieszkalnych, tak, bo to też ma znaczenie, żeby hałas, no wiadomo, zwierzęta no różnie się zachowują, tęsknią, wiadomo, jak to jest ze schroniskami, żeby tych dźwięków nie było aż tak. Prawdopodobnie też technologicznie będzie próba ekranowania, bo się stosuje ekrany tak zwane dźwiękochłonne, aby nie było poczucia takiego dźwięku dużego dla najbliższych zabudowań, które mogą być, no prawda, dźwięk się może nieść, więc też będzie jakaś próba ograniczenia. Proszę. Dobrze. Proszę bardzo. Panie burmistrzu. Może pan ustąpi dla pani Krysi, to widzę, to chyba w tym temacie schroniska. Ja też tak? W tym samym temacie. A no dobrze, no dobrze, proszę. Już łączyłem, dobrze. Panie burmistrzu, skoro już, że tak powiem, wstępna decyzja, że tak powiem, zapadła, że będzie to w Bartoszycach, na terenie miasta Bartoszyce, ja bym może apelował do pana, żeby pan ponowił do innych sąsiednich samorządów taką prośbę, żeby przyłączyły się do nas, bo może w tej sytuacji, jeżeli będzie to u nas, może pan wójt gminy wiejskiej Bartoszyce zechce teraz pana wysłuchać i przyłączy się. Nawet jakby to miało trwać dłużej, ja uważam, że i tak jest warto, nawet jakby to miało się przeciągnąć kolejny rok, żeby to zrobić wspólnie tutaj, pójść jeszcze raz do pana wójta, zaproponować, jak to może wyglądać z naszej strony i nie tylko wójta, tak samo są miejscowości jak Górowo, Sępopol, może tam też będą zainteresowani i naprawdę to by bardzo ograniczyło koszty i nasze dalsze funkcjonowanie tego nowo powstającego, o tak to nazwę, schroniska dla zwierząt. Pani radna Krystyna Duda, proszę. Pana burmistrza dopytać, czy nie ma tu jakiegoś przekłamania, bo ja za 30 tysięcy złotych to nie widzę budowy schroniska. Ale pan napisał projekt i budowa, to jest jakieś przekłamanie. Zadanie jest, jako zadanie. Zadanie. Prowadzić zadanie. Bo to moim zdaniem jest to tylko hasło do rozpoczęcia tematu. Ano. To budowa to zacznie się. Dobrze. Czy państwo radni oczekują, żebyśmy odczytywali pismo? Proszę bardzo, panie burmistrzu.
Króciutko dla wyjaśnienia, wpisujemy zadanie, czyli rozpoczynamy procedurę projektową i aby no, znowu nie zwoływać sesji w temacie, tylko zmiany nazewnictwa, a ewentualnie zwiększenia kwot, jeżeli już będziemy znali te informacje, czy będziemy wiedzieli, czy jesteśmy w stanie też pozyskać na tego typu działanie dofinansowanie, a takie dofinansowanie oczywiście będziemy starali się z dobrą sugestią i informacją pana tutaj radnego Kapuścińskiego, aby zwrócić się ponownie z tym, że no ja powiem jedną rzecz. Myślę, że pan wójt, jeżeli jest świadomy, że coś takiego budujemy, no to teraz jakby pałeczka powinna być po jego stronie, żeby się do nas zwrócić i chcieć mieć swoje zwierzątka na terenie miasta, a nie ja będę błagał go, żeby mi dofinansowywał zadanie, bo ja tak naprawdę od zwierząt, które od niego będę posiadał, też wezmę jakieś pieniądze, które pozwolą mi utrzymywać, utrzymywać tego typu schronisko. Natomiast nie mówię, że nie, oczywiście takie pytanie wystosujemy zgodnie z sugestią państwa. Nie widzę najmniejszego problemu, ale liczę, że pan wójt w bardzo szybki sposób odpowie, że ma taką chęć, żeby to też nie ciągnęło się rok. Dziękuję. To wszystko, wydaje mi się, panie kierowniku, że nie miał potrzeby odczytywania pisma, kiedy się okazało, że będziemy... Proszę się zapoznać, pani radna, się zapoznam. Myślę, że nie ma potrzeby odczytywania tego, bo jeśli schronisko ma powstać na naszym terenie. Czy możemy przystąpić do głosowania? Czy są jeszcze pytania jakieś? Nie, jeśli tak, to proszę bardzo, kto z pani panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały wraz z autopoprawką, proszę o głosowanie teraz. Za, przeciw lub się wstrzymuje. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 11b porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Bartoszyca na lata 2024-2040. Projekt oznaczony numerem 2/80. Poproszę panią radną Lucynę Jędryczkę o opinię na temat projektu uchwały. Komisja pozytywnie opiniuje zmiany wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024-2040. Zmiany te wynikają ze zmian w budżecie. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Przystępujemy do głosowania. Kto z panów radnych jest za, przeciw lub się wstrzymuje? Proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 11c porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie miejskiej Bartoszyce i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów do tego uprawnionych. Jest to projekt oznaczony numerem 3/80. Panią Przewodniczącą Komisji Programowej i Budżetu, panią Lucynę Jędryczkę, proszę o opinię na temat projektu uchwały. Opinia Komisji Programowej i Budżetu w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych przypadających gminie miejskiej Bartoszyce. Poprzednio obowiązująca uchwała w zakresie udzielania pomocy de minimis straciła moc z dniem 31 grudnia 2023 roku. Dlatego dzisiaj próbujemy uchwalić nową uchwałę, która będzie obowiązywała do 31 grudnia 2030 roku. Komisja tą uchwałę zaopiniowała pozytywnie. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Jeśli nie, głosujemy. Kto z pań i panów radnych jest za, przeciw lub się wstrzymuje? Proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 11d porządku obrad. Przepraszam. Projekt uchwały w sprawie pozbawienia drogi gminnej nr 2010-12N ulica Lipowa kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania. Projekt oznaczony numerem 4/80. Poproszę panią radną Wypisarską, przewodniczącą Komisji Gospodarki Miejskiej, o przedstawienie opinii na temat projektu uchwały. Komisja pozytywnie opiniuje projekt przedłożonej uchwały. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Jeśli nie, głosujemy. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem, przeciw lub się wstrzymuje? Proszę o głosowanie teraz.
Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 11e porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z gminą Sępopol dotyczącego zapewnienia posiłku osobom tego potrzebującym, a objętym pomocą Miejskiego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępopolu. Projekt oznaczony numerem 5/80. Poproszę panią Ewę Kapustę o opinię na temat projektu uchwały. Komisja pozytywnie przyjęła tę uchwałę. Opinia pozytywna. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na ten projekt uchwały? Proszę włączyć mikrofon, pani Lucyno. Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały, przeciw lub się wstrzymuje? Proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 11f porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miejskiej Bartoszyce na rok 2024. Projekt oznaczony numerem 6/80. Proszę pana Karola Kapuścińskiego, przewodniczącego Komisji do Spraw Samorządowych i Bezpieczeństwa, o przedstawienie opinii komisji. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Opinia na temat programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miejskiej Bartoszyce na obecny rok jest pozytywna. Po przedyskutowaniu na komisji wraz tutaj z przedstawicielem urzędu, który tworzył ten dokument, uznaliśmy, że kolejnym krokiem po ewentualnym przyjęciu tego projektu ze strony urzędu powinno być wypracowanie rozwiązań służących chipowaniu zwierząt, psów i kotów, zczytywaniu całej tej procedurze, bo to znacząco zwiększy i będzie pozytywnie zapobiegać bezdomności zwierząt, a ponadto wiele rzeczy ułatwi, tak jak na przykład ustalenie właściciela zaginionego zwierzęcia, jak już je znajdziemy. Ponadto zwróciliśmy się, żeby przygotować taką wycenę takiego programu, który będzie służył do chipowania, dekodowania tych psów i kotów. No to już jest na przyszły budżet, tak, żeby nam to przygotować, już nie w tym programie. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na ten projekt uchwały? Pani radna Elżbieta Zabłocka, proszę. Znaczy ja mam pytanie odnośnie finansowania programu, no bo wiemy, że mamy 64 tysiące, bo to przeznaczyliśmy w budżecie, ale moim zdaniem 4 tysiące na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt to jest stanowczo za mało, bo jest to nie wiem ile kilogramów, bo nie przeliczyłam. Ja wiem, że to można potem przesuwać, ja wszystko rozumiem, tylko tyle, że na te 4 tysiące można przesunąć dopiero w momencie, w którym wiemy, że te pieniądze zostają. Natomiast z paragrafu na paragraf nie bardzo przesuniemy, jeżeli nie wiemy, że są one, że mogą być one do końca roku wykorzystane. Natomiast karmienie psów i kotów, bezdomnych kotów, odbywa się już od października. A co jeżeli się okaże, że po prostu nie będziemy mieli z czego przesunąć. Natomiast wiem, że mieszkanki, które przychodzą prosząc o karmę, bo opiekują się tymi bezdomniakami, otrzymują informację, że już nie ma pieniędzy. Także czy jest możliwość przesunięcia tutaj, nie wiem, czy ze sterylizacji, czy z opieki weterynaryjnej, przynajmniej po 10 tysięcy, tak żeby po 1000 zł, przepraszam, tak żeby było wiadomo, że te pieniądze na karmę po prostu będą. Dziękuję. Dziękuję. Pan przewodniczący, proszę. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, może ja bym poprosił, żeby tutaj pan opracowujący ten dokument przedstawił nam, czy były sytuacje, że zabrakło, komukolwiek odmówiono wydania karmy dla zwierząt bądź pieniędzy na zwierząt bezdomnych i czy ta kwota była niewystarczająca w tamtym roku? To proszę bardzo. Może pan Bogdan Pisarek. Pan Bogdan Pisarek, który opracował tutaj te poprawki do uchwały i ma najlepszą wiedzę w tym zakresie. Dzień dobry panie burmistrzu, szanowna rado. Jeżeli chodzi o zakup karmy,
Zwierzęta zgodnie z programem opieki nad zwierzętami przede wszystkim dokarmiane są w okresie zimowym, czyli od października do marca. Karma jest zakupywana zazwyczaj na koniec roku, na rok następny. Stąd to jest kwota 4000. Na koniec roku wiemy, mamy możliwość, ile możemy przesunąć i za taką kwotę kupujemy karmę. Ta kwota przeważnie jest około 6000, za około 6000 jest zakupywana karma, co pozwala nam kupić karmę na w ilości około 700-800 kg rocznie, która na tą chwilę w zupełności wystarcza. Jeżeli zapotrzebowanie, gdyby zapotrzebowanie było większe, jak najbardziej wtedy za większą kwotę karmę kupimy. Panie Bogdanie, czyli to oznacza, że od października do grudnia ci, którzy dokarmiają koty, nie dostają żadnej karmy? Nie, nie. No bo pan powiedział, że pod koniec roku zakupujemy na następny rok. Ja podejrzewam, że jak kupimy do końca roku, to ta karma jest do tego marca wykorzystana. Bo nie, tych kotów nie, bezdomnych... Nie, cały czas jest dostępna, cały czas jest, cały czas wpływają do nas pisma od stowarzyszeń o karmę. Karma jest wydawana w zasadzie przez cały rok, jeżeli jest taka potrzeba, nawet w sezonie letnim, co prawda w mniejszej ilości. W tej chwili też mamy karmę, która pozwoli nam zabezpieczyć, jeżeli będzie taka potrzeba, do października bądź do listopada, żebyśmy mogli kupić znowu na kolejny rok. Czyli ta karma jest cały czas u was, rozumiem? Tak, oczywiście. Okej, dziękuję. Dobrze, czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos jeszcze na temat projektu uchwały? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pani panów radnych jest za, przeciw lub się wstrzymuje? Proszę o głosowanie teraz. Karol. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 11f porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy dla ronda w Bartoszycach otrzymali panie i panowie radni. Jest to projekt oznaczony numerem 7/80. Poproszę przewodniczącego Komisji do Spraw Samorządowych i Bezpieczeństwa pana Karola Kapuścińskiego o opinię na temat projektu uchwały. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Podczas prac komisji zapoznaliśmy się tutaj z tym projektem uchwały. Uczestniczyła w tym również osoba upoważniona przez radnych, którzy podpisali niniejszy projekt. Zaopiniowaliśmy go niejednogłośnie pozytywnie. Pośród czterech członków, trzech było za podjęciem tej uchwały, rekomendowania do podjęcia, i jeden był przeciwny. Więc tak wygląda nasza opinia. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na ten projekt uchwały? Pani przewodnicząca, później pan Witoldarski. Panie burmistrzu, Wysoka Rado, szanowni państwo, kiedy około 3 miesiące temu Ewa Pisarska wyszła z inicjatywą nadania rondu znajdującego się w zbiegu ulicy Poniatowskiego, Paderewskiego i Słowackiego i nadania temu rondu Rondo Praw Kobiet i postanowiła utworzyć komitet do spraw powołania, w zasadzie podjęła się próby inicjatywy uchwałodawczej, przystąpiłam do niej bez słowa. Dlatego, że drodzy państwo, nawiążę teraz też do sytuacji, która była swego rodzaju symbolem. 19 marca, kiedy na skwerku przy ulicy Lipowej odsłanialiśmy popiersie marszałka Józefa Piłsudskiego. To był taki znak, drodzy państwo, który jakby pokazał, że około ponad 120 lat temu kobiety zyskały równe prawa z mężczyznami, bo właśnie ów marszałek Józef Piłsudski podpisał dekret o ordynacji wyborczej, co spowodowało, że rzeczywiście kobiety miały mieć równe prawa z mężczyznami. I to rondo, nadanie temu rondu nazwy Rondo Praw Kobiet ma być swego rodzaju wyrazem hołdu kobietom. I nie będę mówić może tutaj o żadnej, nie będę nawiązywać do wyborów, ale zdarza się, że i generalizuję w tym momencie, lider mężczyzna dzisiaj proponuje kobiecie
przystąp do mojego komitetu, bo to jest parytet. Zdarza się często. Kobieta przystępuje, mówiąc, że to jest parytet. To jest jakby wyraz braku szacunku do kobiety. Ja rozumiem, że to są zapisy i tak powinno być, ale nie stwierdza też, że zapraszam cię. Tak, owszem, ale zapraszam ciebie do tego komitetu, dlatego że jesteś wartościowa, że jesteś zaangażowana. Dlatego dzisiaj ja apeluję do Państwa mądrości i zachęcam do głosowania nad tą uchwałą. Dziękuję. No to wszystko jest jasne. Pani radna Machniewska, proszę. Ja chciałabym nawiązać do tej wypowiedzi, a mianowicie, szanowna pani, my jesteśmy katolikami i w naszej kulturze jest czczona kobieta, czyli Matka Boska. Królowie ją wynosili na chorągwiach, więc o dyskryminacji kobiet w naszej kulturze nie ma mowy. I teraz takie nadawanie szczególnej pozycji kobietom, no to jest takie trochę śmieszne i kłóci się z tą naszą właśnie kulturą, kulturą chrześcijańską, gdzie dominuje kult kobiety. Nie wiem, czy pani wie, ale nasz kościół w rynku już nie nazywa się Matki Boskiej Częstochowskiej. Dobrze, chwileczkę przewodniczący udziela głosu. Teraz pan radny Lidziński się zgłaszał, proszę. Okej. Okay. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, uważam, że trochę nietaktowne i niegrzeczne było stwierdzenie i odwoływanie się do naszej mądrości. My nie jesteśmy przeciwko nazwie Ronda. 3 miesiące temu zagłosowaliśmy za zdjęciem tej uchwały z porządku obrad. Tylko dlatego, że ustalenia między nami były takie, że to mieszkańcy powinni wybrać nazwę ulicy czy nazwę ronda. Nazwa jest bardzo fajna. Nie mamy nic przeciwko tej nazwie, tylko forma, w jakiej była przedstawiona 3 miesiące temu, była według nas niezbyt odpowiednia. My zagłosujemy za tym rondem, bo nie jesteśmy przeciwko. Natomiast nadal ja uważam i myślę, że moi koledzy i koleżanki, że wybieranie nazwy ulicy, ronda czy mostu powinno się odbyć w drodze głosowania czy referendum wśród mieszkańców, tak jak się odbywa budżet obywatelski na przykład, gdzie mieszkańcy wyrażają swoją wolę i wtedy możemy taką nazwę nadać. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Darski. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. 3 miesiące temu żeśmy tą uchwałę zdjęli z porządku obrad. Czy jakiekolwiek przesłanki doszły, które by wpłynęły na to, żeby to dalej procedurować? Proszę Państwa, zespół, który podpisał projekt tej uchwały, dalej twierdzi, że po prostu to jest hołd oddany kobietom, które działały o prawach kobiet w wielu aspektach życia, czyli dobrowolnej aborcji od początku. Nie jest tak napisane, ale to jest jednoznaczne. Nie jest nic tak nie napisane, proszę tego nie przekręcać. Nie, a z drugiej strony... Skoro pan przewodniczący nie reaguje, to ja będę. Proszę nie przekręcać moich wypowiedzi ani 471 osób, które się pod to podpisało. Przewodniczący będzie reagował, jak pani nie będzie zabierała głos bez pozwolenia. Teraz przewodniczący Ale ja próbowałam się dostukać, a pan mnie jak zawsze ignorował i ja miałam okazję i chciałam odpowiedzieć panu Lidzińskiemu, ale pan generalnie nie przerwał panu Darskiemu. Nie mam zamiaru. Zaczął, no właśnie, ponieważ ma pan inne zdanie niż osoby, które były zaangażowane
zaangażowane. I ja pan Darski ma głos. Proszę, za chwilkę pani udzielę głosu. Bardzo się pani, cieszę, że teraz. Zaraz proszę, po panu Darskim obiecuję. Pan Darski ma głos. Za chwilkę pani się wypowie. Ale pan Darski mówi nieprawdę, a pan jemu nie przerywa. No, ja nie ma tego sędzią, w uzasadnieniu. Pani, ale nie ma tego w uzasadnieniu. W wielu aspektach życia. W jakich aspektach? Proszę przeczytać całe uzasadnienie. Proszę państwa, jeszcze odnosząc się do wypowiedzi pani, pani Katarzyny Basak. Przede wszystkim, tu ktoś już powiedział, proszę nas nie pouczać. Przede wszystkim proszę nie wiązać marszałka Piłsudskiego ze sprawą walki kobiet dzisiaj o swoje prawa, czyli walki pani Lempart i strajku kobiet o prawa kobiet. Ale to pan robi. Ale dlaczego pani mi przerywa? Dlaczego pani mi przerywa? Pani jest słynna z kultury. Pani jest słynna z kultury tutaj, tak? Dobrze. I pani język mi pokazała teraz. Jest wniosek o przerwę? Bo zaraz wniosek formalny przegłosujemy o przerwę, bo to zbyt wysokie emocje są. Proszę bardzo, pan radny Darski, za chwilę pani przewodnicząca. Ja bym chciał właśnie złożyć wniosek formalny o zarządzenie przerwy, żebyście te emocje trochę uspokoiły. Ja rozpocząłem wypowiedź i proszę mnie jak gdyby nie... Dobrze, nie po wypowiedzi pana Darskiego ogłosiłem przerwę. Bardzo proszę, proszę mnie nie przerwać. Obiecał mi pan wypowiedź. Proszę państwa, proszę nie wiązać praw kobiet ogólnie pojętych, bo też, o które kobiety też dzisiaj walczą, bo tutaj jest ujęte, proszę państwa, z marszałkiem Piłsudskim, z kobietami zacnymi, które walczyły o prawa polityczne i społeczne kobiet. Dlaczego państwo, kobiety bartoszyńskie, które chcą ronda praw kobiet w różnych aspektach, które walczą o różne aspekty, nie staną dziś w obronie wyrzucenia z kanonu lektur nauki o Skłodowskiej Curie, lektury pani Orzeszkowej, również Marii Konopnickiej. To były główne liderki, które walczyły o prawa kobiet, podkreślam, polityczne i społeczne, nigdy obyczajowe. Za tamtych czasów prawo aborcyjne było tak traktowane jako zbrodnia i było karane jako zbrodnia. Także proszę tutaj nie mieszać, po prostu nie obrażać marszałka Piłsudskiego, nie obrażać Marii Konopnickiej, nie obrażać Elizy Orzeszkowej i nie obrażać jednej z liderek, które walczyły o prawa kobiet, Skłodowskiej Curie, w tym aspekcie walki o prawa kobiet, które o dzisiaj kobiety walczą. I wnoszę o odrzucenie tego wniosku. Taka jest prawda, proszę o te uśmieszki troszkę stonować, bo taka jest prawda. Prawda dzisiaj, że tu chodzi o to. Tu chodzi o to, żeby państwo zaprosicie na odsłonięcie tego ronda na pewno panią Lempart i inny, bo tak to się zanosi, bo tu jest w wielu aspektach życia, które o dzisiaj kobiety walczą. I takie jest moje zdanie, państwo zrobicie jak dobrze chcecie. Nie, państwo, jeszcze jedno zdanie. Jest wniosek o przerwę. Jeszcze jedno zdanie. Państwo nie macie odwagi, żeby głosować nad mostem imienia Fieldorfa Nila, bo wam nie odpowiada jeden z dowódców Armii Krajowej. Państwo, a państwa zdaniem, państwa głosem mieszkańcy Bartoszyc. W jakiej sytuacji państwo pozostawiacie mieszkańców Bartoszyc? Ja będę głosował z tych względów, ja bardzo przepraszam, ale dlaczego pani kulturalna kobieta mi przerywa? Dlaczego pani taka kulturalna kobieta? Ponieważ mówi pan nieprawdę, a ja chciałbym przytoczyć dobrze, Wikipedię. Był wniosek. To pani będzie mówić jak ja. Także nie, proszę nie róbmy żadnej. Był wniosek o przerwę. A ja stawiam wniosek przeciwny, nie przedłużanie tego tematu. Dobrze. Ale zanim to się stanie, chciałabym mieć głos, nie, ponieważ pan mi go obiecał, a w ogóle mi go pan nie udzielił. Chwileczkę. Nie, nie ma chwileczki. Był wniosek o przerwę. Ale mój jest, trzeba go przegłosować, a mój jest wnioskiem formalnym, żeby tej przerwy nie było. I proszę dobrze, państwa, tego, skoro miał pan Darski głos, to ja głosujemy. Też życzę sobie prawa... Nie, proszę pana, dobrze, nie pozwolił mi nie wykonać. To jest następny wniosek o zakończenie dyskusji. Nie może tak być, ponieważ nie dano mi wypowiedzi w tej sprawie, a pan Darski, proszę państwa, przeinterpretował na swoją własną korzyść. Nie możemy, ponieważ ja się na to nie zgadzam, ponieważ mam prawo do tego, tak, proszę państwa, mam prawo do tego, żeby się wypowiedzieć. I tu nie chodzi o to, co mówiła pani Katarzyna. Nie może mi pan był wniosek o przerwę. Kto z pani panów radnych za ogłoszeniem przerwy 10-minutowej? Kto jest za przerwą? Proszę państwa, nie może takiej sytuacji być, nie może być takiej sytuacji,
sytuacji, że ktoś narzuca mi swoją ideologię, zakłamując historię i mówić mi coś, czego ja nie mam w zamyśle, plus do tego 500 osób. Proszę nie przerywać, panie przewodniczący, bo jest pan w tym momencie bardzo niegrzeczny. I w tym momencie mówić takie rzeczy. Proszę pana, być może pan nie wie, panie Darski, ale prawa kobiet w Polsce zostały... Nie, w Polsce, kobiety teoretycznie uzyskały prawa wyborcze po odzyskaniu suwerenności. Proszę mi nie przeszkadzać, panie przewodniczący. W 1918 roku, to jest 7 listopada 1918 roku, wraz z powstaniem Ignacego Daszyńskiego. Mimo iż rząd Ignacego Daszyńskiego nie zdążył wprowadzić zmian gwarantowanych swoich programem, na ręce Józefa Piłsudskiego nastąpiła dymisja tegoż rządu. Sam Piłsudski podkreślił, jak przełomowy był to rząd i jak duże szanse miał na wprowadzenie zmian deklarowanych. Ostatecznie prawa, proszę pana, panie przewodniczący, pan miał mnie dopuścić do prawa, ja protestuję. Proszę to zaprotokołować, że pan przewodniczący nie dopuścił do głosu. Tak będzie z protokołu, jest. Nie przerwał. Był wniosek formalny, głosowano. Ale pan mi cały czas nie pozwala skończyć wypowiedzi. Panie przewodniczący, ja nie robię tego politycznie, nie startuję w wyborach. Proszę państwa, nie wiem nawet o czym. Z przerwy, proszę bardzo. Ale trzeba przegłosować tą przerwę. Przerwa jest przegłosowana. Nie, przeciw. Zaraz. Nie ma żadnej przerwy, czytam dalej. Nie ma przerwy, rzeczywiście nie ma przerwy, z 9 do 9. Proszę bardzo. Dobrze, słuchamy dalej. Więc słucha pan, panie Darski. Sam Piłsudski podkreślił, jak przełomowy był to rząd i jak duże szanse miał na wprowadzenie wszystkich zmian deklarowanych. Ostatecznie prawa kobiet potwierdzone zostały 28 listopada tego samego roku dekretem tymczasowego naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego. Więc proszę nie mówić, że prawa kobiet nie zostały wtedy zrobione. Proszę nie wprowadzać opinii publicznej miejskiej w błąd, że chodzi nam zupełnie o coś innego. I proszę nie mówić, że nie było robionych konsultacji społecznych i tu odnoszę się też do pana Lidzińskiego. Rzeczywiście, tak jak mi powiedzieliście, tak, ja wzięłam to sobie do serca, tak, zapytałam mieszkańców, tak, to było bardzo ważne, to była bardzo cenna lekcja dla mnie, tak, nauczyłam się, że trzeba ludzi pytać. Przepraszam wszystkich tych, których nie zapytałam o to, jakie mają stanowisko i też za to, że może czasami dałam się ponieść emocjom, nie takie były moje intencje. Moją intencją ciągle było i jest to, żeby nadać temu rondu uniwersalną nazwę, która została skonsultowana z wieloma mieszkańcami tego miasta. W 1,5 tygodnia mieliśmy prawie 500 podpisów. Zaangażowało się bardzo dużo osób, którym też serdecznie dziękuję za to, że zbieraliście podpisy, za to, że odważyliście się, bo nie były to tylko kobiety, proszę państwa, że odważyliście się rozmawiać z mieszkańcami, że zadaliście im to pytanie, ponieważ dla mnie osobiście to otworzyło też oczy, czy nasza społeczność jest tolerancyjna, czy nie jest, czy jest w stanie współpracować, czy nie jest. No bo proszę państwa, na czym polega współpraca w pana wydaniu? Współpraca polega na tym, żebym ja godziła się na pana wszelkie możliwe propozycje, ale jeżeli ktoś udowodni, że można to zrobić inaczej, to już wtedy w pana opinii nie jest to współpraca, tylko narzucanie. A to nieprawda, ponieważ jest to w taki sposób, że zapytaliśmy, jest społeczne przyzwolenie, są ludzie zaangażowani, taka jest ich wola. I tak jak przy wielu uchwałach, które do tej pory procedowaliśmy, liczyliśmy się, jak na przykład sprawa budynku 51, liczyliśmy się ze zdaniem mieszkańców, choć wiedzieliśmy, że nie do końca jest to korzystne dla nich, tak? Ale zgodziliśmy się, bo mieszkańcy tak chcieli, więc po prostu zwyczajnie, z szacunku do ludzi, po prostu poddajmy to pod głosowanie, nie uciszajcie, bo to po prostu powoduje tylko niepotrzebne emocje, panie przewodniczący, we mnie też, za co przepraszam tych, którzy poczuli się oburzeni, ale nie powinien pan w tym momencie tak postępować. Nie chcę pana pouczać, przepraszam, proszę dać mi skończyć wypowiedź, bo mogę tu gadać i gadać do momentu, ale już tak wiem, widzę, że mówicie, że już dość, tak, wygadałam się i o co was wszystkich radnych proszę, to o uszanowanie tego,
o co prosili mieszkańcy, o to, że się postarali, o docenienie tego zaangażowania, społecznej akcji, tego, że rzeczywiście się z tym utożsamiali i że to jest dla nich ważne. Jeżeli się państwo z tymi wartościami nie zgadzacie, czy uważacie inaczej, to przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście zagłosowali inaczej. I to jest wszystko w temacie. I niepotrzebne byłoby to, ta cała dyskusja. Zresztą tak o tym rozmawialiśmy. Przepraszam może, że tak się poniosłam i tutaj w taki sposób to zostało zrobione, ale nie tak powinny wyglądać. Muszę się wygadać, to moje ostatnie przemówienie, ponieważ nie startuję. Przynajmniej na jakiś czas. Ale dobra, kończę. Składam formalny wniosek o zamknięcie dyskusji i poddanie pod głosowanie, nie udzielając się już dalej emocjom. Nie ma dwóch, padł wniosek formalny, musimy przegłosować, tego trzeba było uszanować mój wniosek formalny również. Chociaż on nie uzyskał większości, także nie mogłem zarządzić przerwy. Czy jest wniosek przeciwny? Bo chyba głos wnosi nie. Kto jest za wnioskiem formalnym o zakończenie dyskusji? Możemy przegłosować. Padł wniosek formalny, ja nie mogę teraz ci udzielić głosu. Chyba że wniosek. Może chwilę troszeczkę ze statutu. Jeśli padnie wniosek formalny, bo nie w jakim momencie porządku obrad, przewodniczący ma obowiązek ten wniosek przegłosować. Dlatego przegłosuję wniosek formalny pani radnej Pisarskiej o to, żeby zakończyć dyskusję. Kto z państwa jest za zakończeniem dyskusji? Zakończenie dyskusji, przystąpienie do głosowania, bo tak chyba rozumiem intencję. Dobrze, wobec tego dyskusję na ten temat zakończyliśmy. A jeśli tak, to przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ronda w Bartoszycach? Proszę o głosowanie teraz. Za 14, przeciw 6, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta. Punkt 12 porządku obrad. W okresie międzysesyjnym do Rady Miasta wpłynął jeden wniosek, jedno zapytanie pana radnego Karola Kapuścińskiego w sprawie rekomendacji komisji, odpowiedzi udzielono na piśmie, w sprawie programu rządowego ministra kultury i dziedzictwa narodowego 2024 pod nazwą Ochrona zabytków, odpowiedzi jeszcze nie udzielono. Przechodzimy do punktu 13, to jest do spraw różnych. I pozwólcie państwo, że poinformuję, iż w okresie od ostatniej sesji do Rady Miasta wpłynęły między innymi pisma. Czy ja komuś nie przeszkadzał? Regionalna Izba Obrachunkowa w sprawie badania zgodności z prawem uchwały z dnia 25 stycznia 2024 w sprawie zmiany budżetu skierowałem do Komisji Programowej Budżetu. Dyrektor Szkoły nr 8 w Bartoszycach prośbę o zwiększenie planu budżetowego w związku z awarią kotłowni skierowałem do Komisji Programowej Budżetu. Prośba mieszkańców o interwencję w sprawie remontu ulicy Andersa skierowałem do pana burmistrza oraz do wszystkich radnych. Regionalna Izba Obrachunkowa zawiadomienie o posiedzeniu kolegium w sprawie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej skierowałem do Komisji Programowej Budżetu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach przesłał do rozpatrzenia skargę na burmistrza miasta Bartoszyce w sprawie nieudostępnienia składu produktów użytych w jadłospisie oraz dyrektora przedszkola nr 9 w sprawie nieudostępnienia składu produktów użytych w jadłospisie oraz umożliwienia kontrolowania posiłków przez rodzica skierowałem do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Wpłynęło pismo do wiadomości z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie zatrudnienia osoby skierowałem do Komisji Programowej i Budżetu. Tyle z mojej strony. Jeśli państwo chcieliby zabrać głos w sprawach różnych, to bardzo proszę. Tylko od razu bym bardzo prosił, żeby to się nie przekształciło w taki jakiś wiec wyborczy. Mamy gorący sezon wyborczy, żebyśmy się trzymali po prostu, nie zrobili z tego Hyde Parku. Pierwsza była pani radna Lucja Jędryczka, później pani radna Machniewska. Tak, sprawa na lewo niestety. Po kolei, sprawa ja z tego miejsca, ponieważ jest to ostatnia sesja, chciałabym bardzo podziękować swojej komisji, Komisji Programowej i Budżetu za
te lata pracy, panu skarbnikowi, który nas tutaj wspierał na każdej komisji, pomagał nam wszystkim. Czasami no, dochodziło nawet do takich ostrych wymian zdań, ale zawsze jakoś udało nam się wypracować opinię, więc wszystkim państwu bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Rada Machniewska, powiedzi pana Dydarski. Szanowni państwo, w związku z tym, że zbliżają się święta, życzę państwu błogosławionych świąt wielkanocnych. Pan Rady Dydarski. No również wypada mi przyłączyć się do życzeń pani Wiolety Machniewskiej. Myślę, że wszyscy też życzą mieszkańcom Bartoszyc błogosławionych, zdrowych, spokojnych i szczęśliwych świąt i aby Polska się rozwijała po prostu, a nie było takiej sytuacji, jakie są teraz. Mam jeszcze pytania dwa. Poprzednio wystąpienie było do właścicieli tych naszych słynnych zabytków, czyli szpitala i arsenału, do właścicieli i czy już uzyskaliśmy odpowiedź od tych właścicieli? Bo to jest istotne, bo te zabytki nie sławią Bartoszyc, ale szpecą. Czy już są odpowiedzi? Pani radna Ania Bienda, proszę. Szanowni państwo, w sprawach różnych chciałam poruszyć taką rzecz, która jest bardzo ważna, który jakby zaczątek zadziałał się trochę wcześniej. Chodzi właśnie o nadanie nazw różnym rondom, ulicom, skwerkom i tak dalej. Mówiliście tutaj państwo o konsultacjach społecznych, ale ja chciałabym zachęcić do korzystania z takiej właśnie formy, z której myśmy skorzystały z koleżankami, czyli obywatelska inicjatywa uchwałodawcza. Jest to naprawdę bardzo fajna sprawa, która autentycznie angażuje bezpośrednio osoby, z którymi się spotykamy. To, że na te 500 osób, których to podpisy żeśmy zebrali, zakwestionowano nam owe podpisy w większości, ale to jest drobiazg. Te drobne takie uchybienia dotyczyły, czy niewyraźnie ktoś PESEL napisał albo się pomylił w PESEL-u lub nie dodał drugiego imienia przy nazwisku, bo wiele osób ma dwa imiona. W każdym razie to są takie bardzo drobne rzeczy. Jako chciałam pani Krysiu tutaj podkreślić, że to naprawdę inicjatywa była bardzo fajna, mobilizująca wiele osób i przy kolejnych takich właśnie sprawach, jak tutaj kolega powiedział, a most, a kolejne nazwanie tam imienia takiego, czy zamiast referendum czy takiej konsultacji społecznych na szerszą skalę można by skorzystać właśnie z takiej inicjatywy. Także bardzo zachęcam do tego. Druga sprawa w sprawach różnych to jest prośba mieszkańców budynku numer 5 przy ulicy Poniatowskiego, którzy to wspaniały taki ogródek sobie tam utworzyli. Ten ogródek jest co jakiś czas niszczony przez wandali, więc mieszkańcy zwracali się już kilkakrotnie do pana burmistrza z prośbą o monitoring, ale nie uzyskali tego, więc ponownie proszą, żeby zwrócić uwagę, żeby pan burmistrz, przyszły nowy burmistrz, no tak zadziałał, żeby oni czuli się bezpiecznie, żeby ten swój ogródek dalej mogli uprawiać, żeby im tam to obejście było zabezpieczone. Dziękuję, tyle ode mnie. O, przepraszam, pan radny, widzę pan radny Buszko, tak? Po tej stronie, proszę. Szanowni państwo, będzie bardzo krótko. Mam kilka pytań. Pierwsze pytanie dotyczy inwentaryzacji schronów, bo kilka miesięcy temu wiem, że taka inwentaryzacja została przeprowadzona. W inwentaryzacji tej uczestniczyli pracownicy Urzędu Miasta oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. I chciałbym po prostu się dowiedzieć, tak, i mieszkańcy również mnie o to pytali. Czy mamy jakieś w ogóle obiekty, tak, w których w razie takiej sytuacji właśnie kryzysowej moglibyśmy się schować? Jeżeli tak, to ile, na ile osób, tak? To taka właśnie ogólna informacja, żeby została tutaj powiedziana. Kolejne pytanie dotyczy budowy progu zwalniającego
koło placu zabaw na ulicy Ogrodowej. Tutaj jeden właśnie z mieszkańców naszego miasta mnie o to prosił, żebym zadał to pytanie, bo jechał samochodem i tam niektórzy kierowcy po prostu no tak dosyć szybko się poruszają, tak, bo nie ma za też znaku ograniczającego prędkość, także próg zwalniający by po prostu jak gdyby ten problem rozwiązał. Następne pytanie dotyczy utrzymania w czystości ulic właśnie, zwłaszcza po tym okresie zimowym. Także tutaj mieszkańcy ulicy Majowej, ulicy Krzywej mnie o to prosili właśnie, żebym zadał to pytanie. Kiedy będziecie po prostu jak gdyby oczyszczać ulicę z piachu, tak, pozimowego. No i bardzo ważne pytanie dotyczące właśnie remontu ulic. Ja już o tym wielokrotnie też pisałem w zapytaniach, bo będą kolejne programy rządowe. Przede wszystkim tutaj ogromne środki otrzymamy w najbliższych 2 latach z Unii Europejskiej. Ulica Schreibera to jest po prostu tragedia. Niewielka ulica, tam mieszkają też osoby niepełnosprawne, także prosiłbym, żeby przy następnych programach, tak, to ta ulica została uwzględniona. Tak samo też ulica Spółdzielców, ulica Krasickiego. No, trzeba po prostu z tymi działkami zrobić porządek, tak, żebyśmy już, no, mieszkańcy płacą bardzo duże podatki. No niestety, no, stan ulic jest po prostu, no, na tych ulicach bardzo, bardzo złe. I jeszcze chciałbym się odnieść do wcześniejszego pytania. Tutaj pan burmistrz mi zarzucił, że ja tutaj jakąś agitację polityczną prowadzę. Żadnej agitacji politycznej nie prowadzę. Prosiła mnie jedna z byłych uczennic właśnie, abym się też o to zapytał, odnośnie pana Artura Beckera. Pan Artur Becker mieszkał przez wiele lat właśnie w Bartoszycach, ma tutaj wielu znajomych, uczęszczał też właśnie do bartoszyckiej szkoły. Jest w połowie też Polakiem, tak, bo jego matka akurat była Polką. Także panie jest radny, bardzo, jest ale nie, reakcja pan sali taka, że naprawdę. Dobrze, ale jest, chciałbym dokończyć to. Chciałbym tylko Hyde Park z tego, naprawdę, bardzo proszę. I do czego zmierzam? Jest bardzo znanym właśnie pisarzem w Niemczech. Napisał powieść Kinomuza, w którym bezpośrednio odniósł się do dziejów naszego miasta i uważam, że wypadałoby właśnie tego pana tutaj zaprosić. Tak? Czy do Miejskiej Biblioteki Publicznej, czy też do Bartoszyckiego Domu Kultury. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani radna, pani przewodnicząca komisji, Magbos. Szanowni państwo, jest to nasza ostatnia sesja, chcę przypomnieć państwu. Nikt nie zrobi teraz dróg, nikt nie wymyśli spotkań. Filmów i jeszcze czegokolwiek. Siedzimy tutaj i nie wiem, ja stawiam formalny wniosek. Jeżeli to już ma być w ten sposób, że każdy będzie się tutaj na tej sesji promował, bo są kamery. Jest telewizja, można sobie wykupić miejsce. Płatną audycję. I bardzo proszę wtedy dyskutować. Naprawdę. Słuchajcie, no zajmujecie się osobami niepełnosprawnymi na dzisiejszej sesji, zajmujecie się drogami na działkach, jest budżet miasta, są ustalone, jakie drogi będą w tym roku robione i naprawdę bardzo, już naprawdę nie można tego słuchać. Stawiam formalny wniosek, panie przewodniczący, żeby to ukrócić. Dziękuję. No, żeby to ukrócić, to tak jak takiego wniosku formalnego trudno będzie zrealizować. Ja apeluję po prostu do państwa radnych o taki umiar po prostu w tym, co mówimy, żeby po prostu nie sprawiać nawet wrażenia tego, że toczymy kampanię wyborczą. Ewidentnie, panie radny, jak słucham to i widzę reakcję sali, no to ale jest to nie są te pytania, bo jeżeli ja chodzę i mieszkańcy mnie o to proszą, ale to kiedy ja mam zadać? Dobrze, nie wiadomo, czy ja jeszcze będę radnym, tak? Nie wiadomo, czy my będziemy radnymi. Będą pieniądze unijne, dlatego właśnie jest tutaj prośba mieszkańca i ja jak gdyby też o to proszę. Ale proszę mi pozwolić mieć ocenę. Mam prawo się wypowiedzieć, nikt mnie nie będzie tutaj już zamykał. Mam prawo mieć ocenę i bardzo bym prosił, żeby i apeluję do wszystkich pozostałych radnych, bo chyba widzę, że jednak w większości podzielacie moje zdanie, że w tej debacie to zdominowała troszeczkę kampania wyborcza. Pan radny Łach, proszę. Tak jak tutaj pan przewodniczący wspomniał, nie będę już zabierał głosu niepotrzebnie. Jedna sprawa, w dobie tutaj pogoni za wszelkiej maści cyfryzacją i elektroniką zapomnieliśmy troszeczkę o ludziach starszych i moja propozycja dotyczy uruchomienia przynajmniej na 2 dni lub na 1 dzień, jeżeli jest to możliwe, kasy w Urzędzie Miasta, żeby mieszkańcy mogli płacić podatki w kasie, ponieważ no, nie zdajemy sobie sprawy, jak wielu z naszych mieszkańców nie potrafi
obsługiwać internetu, a sytuację finansową niektórzy mają taką, że nie stać ich na pójście i zrobienie tej opłaty na poczcie, bo liczą każdy grosz. I czy będzie taka możliwość, żeby taką kasę w Urzędzie Miasta uruchomić? Dziękuję. Po kolei pani radna Adamczyk. Szanowni państwo, ja otrzymałam telefon. Nie przeszkadzałam tobie, Jarek. Ja również otrzymałam telefon w przerwie i mieszkanka pyta i prosi, kiedy będą czyszczone z piachu krawężniki, a szczególnie ulica Paderewskiego. Tam jest taki problem, że jest ulica jednokierunkowa za tym kioskiem warzywnym. Tam jest strasznie dużo piachu i mimo wszystko, że jest po przeciwnej stronie lusterko, ale bardzo ciężko wyjechać, ponieważ po prawej stronie stoją samochody i jest to bardzo utrudnione. Czy można postawić tam jakiś znak zatrzymywania się lub inny? To Pułaskiego? To Pułaskiego chyba chodzi, tak, to znam. Czy ktoś jeszcze z państwa w sprawach różnych? Czy ktoś z państwa by się mógł odnieść do tych zasłyszanych spraw różnych? Tak, jeśli można o kilka odpowiedzi, a później bym przekazał głos koledze sekretarzowi. Te dwie sprawy, oczywiście do tych wypowiedzi a propos przebudowy, remontów dróg, na pewno będziemy tak jak dotychczas korzystali tutaj ze wszystkich możliwych programów, jakie będą. Mam nadzieję, że ten program dotyczący dróg samorządowych będzie dalej funkcjonował za czasów tej koalicji i samorządy będą mogły w szerszym zakresie jeszcze korzystać bardziej. Także przyjmujemy to jako państwa wnioski, w szczególności tutaj do wypowiedzi pana radnego Jarosława Puszko. Jeśli chodzi o odpowiedź tych właścicieli, panie radny Darski, niestety nie mamy. No to też jest trochę taka nonszalancja ze strony tych właścicieli, bo po prostu trzeba stanąć w prawdzie i odpowiedzieć. Będę inwestował, nie będę, zmieniły się warunki finansowe, techniczne, organizacyjne, moje może, jakieś rodzinne i nie będę mógł podjąć tej inwestycji w czasie i w miejscu, w którym zakładałem wcześniej. My jeszcze raz się zwrócimy. Jeśli to upłynie te 30 dni, to ponowimy tą prośbę z uwagi na tutaj wypowiedzi radnych, nie tylko i pana, ale i wcześniejsze troskę o te miejsca szczególnie ważne w historii naszego miasta Bartoszyc. A o pozostałe tematy, bo tutaj i kwestia schronów i jeszcze kilku innych, to zapytanie, jeśli chodzi może o sprzątanie pozimowe. No dużo jest tego piachu, zanieczyszczeń. Trzeba to robić sukcesywnie. Robimy to. Jeśli w niewystarczający sposób, to trochę przepraszamy. Mamy te możliwości organizacyjno-techniczne, które są do dyspozycji. Proszę bardzo pana sekretarza o kilka jeszcze odpowiedzi. Panie przewodniczący, szanowna rado. Odnośnie ulicy Poniatowskiego, porozmawiam z dyrektorem Bosiru, żeby przekręcił kamerę albo po prostu dołożył kamerę do monitoringu, który tam powinien być na lodowisku. No, wcześniej o tym z nim rozmawiałem, ale jakoś tak reakcji nie było, tak jak widać. Inwentaryzacja schronu przez Państwową Straż Pożarną. Odsyłam pana na stronę internetową Głównej Straży Pożarnej, Państwowej Straży Pożarnej. Tam jest wykaz schronów ujęty, kto co ma, w jakim zakresie. Próg zwalniający ulicę Ogrodowa przy Placu Zabaw. Informuję, że droga ulica Ogrodowa będzie przebudowywana, remontowana. Także kwestia wtedy zobaczymy, czy będzie zwężana, jak to będzie wyglądało, bo to jest projekt na to i trzeba się ewentualnie temu przyjrzeć. Odnośnie czystości ulic Majowej, Krzywej i tak dalej, to już i burmistrz w punkcie czwartym swojego wystąpienia, informacja burmistrza w okresie międzysesyjnym już o tym mówił, to pan zastępca potwierdził, w miarę możliwości jest to sprzątane. Artur Becker, to tak ja pan Artur, panie Jarosławie, tutaj promuję to. Pan Artur Becker w trzeciej klasie technikum mechanicznego przeniósł się do Niemiec, a wiem to stąd, że uczyłem się z nim w innej klasie, tak na marginesie. I Artur ma do mnie namiary, jeżeli by nie chciał, zapraszamy.
Pan Marek Łach, osoby starsze, uruchomienie kasy. Kasa jest nieszczynna przez dłuższy już okres czasu i na chwilę obecną nie będzie przywrócona. Pani Adamczyk, ulica Paderewskiego, zakaz zatrzymywania się samochodów, pojazdów wzdłuż ulicy od ulicy Pułaskiego do ulicy Skrzyżowania Stregutta. Jeśli tam wstawimy zakaz zatrzymywania, to pozbędziemy się miejsc parkingowych dla mieszkańców tych budynków. A sprzątnięcie to może nastąpić ewentualnie, kiedy tam będzie pusto, ale tam nigdy nie jest pusto. Jest to dlatego jest to utrudnienie w sprzątaniu miasta. Także na chwilę obecną to były tyle, co zarejestrowałem. Odnośnie inwestycji, to tak jak pani Lucyna Jędryczka powiedziała, w budżecie jest coś zapisane, co w tym roku będzie robione i w jakim zakresie. Dziękuję bardzo. Jeszcze pani radna Elżbieta Zabłocka, proszę. Panie sekretarzu, ja w sprawie tych kamer, bo my to od roku prosimy, prosiłam ja, prosiła wcześniej pani Katarzyna, mówiliśmy tyle razy i za każdym razem jest ta sama odpowiedź. Powiemy dyrektorowi BOSIR-u, żeby obrócił kamerę. Czy ta kamera wreszcie będzie obrócona i wreszcie będzie dołożona, żeby ci ludzie naprawdę, ich ciężka praca nie była marnowana? Bo co sesję praktycznie my to słyszymy. Proszę bardzo, pani przewodnicząca. A propos tego, co radna Elżbieta powiedziała, to ta kamera półtora roku temu była odwrócona. Natomiast kiedy zadział się akt wandalizmu i mieszkanka tego bloku udała się, żeby spojrzeć, kto po prostu tego aktu wandalizmu dokonał, no to po prostu było widoczne jakieś postaci z tyłu, plecy gdzieś, natomiast nie można było tych osób zidentyfikować. Nie wiem, czy... No właśnie, to jest po prostu odbiór tej kamery taki. Natomiast ona przez jakiś czas była rzeczywiście odwrócona i to jakby bardzo szybko zareagował pan dyrektor BOSIR-u i tą kamerę przekręcił. Pan radny Karol Gawłościński, proszę. Panie burmistrzu, Wysoka Rado, panie burmistrzu, ja mam taką sugestię, jak już ten temat już tam, że tak powiem, został tak mocno rozgrzany. Mamy dwie fotopułapki, jest to teren miejski. Proszę postawić, ja teraz mówię głośno, proszę tam postawić fotopułapki, żeby mieszkańcy wiedzieli, że jest takie urządzenie jak fotopułapka. Dżentelmen, który to, że tak powiem, uszkadza, nagra się i to się skończy po prostu. No jeden, drugi raz, przecież wystarczy tylko raz ujawnić tożsamość takiej osoby, zanonimizować ją nawet, jej postać ujawnić i wystarczy. I myślę, że akurat to powinno zakończyć te zdarzenia, które są negatywne w tym miejscu. Dziękuję. Czy pan by się chciał odnieść jeszcze do tego, czy już nie ma do tego? Wysoka Rado, rzeczywiście to jest nasza ostatnia sesja tej upływającej kadencji. Jeszcze może na dosłownie dwie minuty z mojej strony chciałbym państwu zabrać czas. Proszę o wyrozumiałość, że tak powiem. Ale chciałbym powiedzieć państwu z punktu widzenia przewodniczącego Rady Miasta, bo nie mam najmniejszych wątpliwości, iż upływająca kadencja Rady Miasta zapisze się pozytywnie tak w historii naszego samorządu, jak i w odczuciach i pamięci mieszkańców naszego miasta. Ja tu zrobiłem sobie notatki takie, żeby tutaj zbytnio nie przedłużać. Dlatego pozwólcie państwo, że będę się nimi posiłkował. Jako samorządowi przyszło nam działać w czasach trudnych, w czasach COVID-u, ale i w tym trudnym czasie tak Urząd Miasta, jak i jego agendy, jak i Rada Miasta daliśmy radę przy zachowaniu wówczas obowiązującego reżimu sanitarnego. Jednak warto pamiętać o sesjach Rady Miasta organizowanych w systemie korespondencyjnym, czy też sesje w Bartoszyckim Domu Kultury. W tym trudnym czasie jako radni oraz cały samorząd zdaliśmy egzamin. Jako przewodniczący Rady Miasta chciałbym serdecznie podziękować burmistrzowi, zastępcy burmistrza, pracownikom urzędu za ścisłą, merytoryczną współpracę, a wręcz wzorową współpracę. W sposób szczególny chciałbym serdecznie podziękować zastępcom przewodniczącego Rady Miasta, pani Katarzynie Basak, panu Januszowi Pasjak za cenne konsultacje podczas sprawowanej przeze mnie funkcji przewodniczącego Rady Miasta. Na właściwy rytm pracy Rady Miasta miała wpływ doskonała współpraca przewodniczącego Rady Miasta z przewodniczącymi i członkami poszczególnych komisji stałych Rady Miasta. To merytoryczna współpraca w komisjach owocowała poprawnie podejmowanymi uchwałami. Należy zauważyć, iż w tej kadencji został uchwalony fundamentalny dokument – Strategia Rozwoju Miasta Bartoszyce, poprzedzona szerokimi konsultacjami i mozolną pracą Rady Miasta. Ten dokument ustawia i ukierunkowuje w czasie działania naszego samorządu na przyszłe lata we wszystkich aspektach funkcjonowania Gminy Miejskiej Bartoszyce.
Nie uniknęliśmy na sesjach Rady Miasta sytuacji kontrowersyjnych i sporów. Dzisiejszy przykład burzliwej dyskusji jest tego ewidentnym przykładem. Niemniej różnica zdań czy też spór są wpisane w istotę samorządu czy też Rady Miasta, wszak spór i różnica zdań to istota demokracji. Kończąc, chciałbym podziękować wszystkim Państwu radnym za te lata, w którym dane mi było z woli Państwa pełnić funkcję przewodniczącego Rady Miasta i przewodzić tak szacownemu gremium. Wszystkim Państwu, którzy ubiegają się o reelekcję, życzę sukcesów w nadchodzących wyborach. Dziękuję Państwu za uwagę, za poświęcony czas. A już jak jestem jeszcze przy głosie, pozwólcie Państwo, że życzenia dla Państwa, dla mieszkańców z okazji nadchodzących świąt Wielkiej Nocy. Przyjmijcie Państwo życzenia, aby ten niezwykły czas, aby wiara w tajemnicę zmartwychwstania dała każdemu z nas otuchy i siły w przezwyciężaniu trudności dnia codziennego. Niech te świąteczne dni spędzone w gronie rodzinnym będą czasem pełnym ciepła, miłości, wzajemnej życzliwości, abyśmy potrafili z ufnością i niezachwianą nadzieją patrzeć w nadchodzącą przyszłość, czego sobie i Państwu serdecznie życzę. Dziękuję. My również, Panie Przewodniczący, bardzo dziękujemy za współpracę. Dziękuję serdecznie. W związku z wyczerpaniem porządku obrad, przepraszam za emocje, zamykam obrady dzisiejszej sesji. Dziękuję Państwu za obecność.